Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na konsultacjach poświęconych przebiegu obwodnicy Pierwoszyna. Mam nadzieję, że wszyscy mnie dobrze widzą, słyszą. Jeżeli ktokolwiek miałby problemy z odbiorem, to prosimy w komentarzach na czacie, zawsze można to zgłosić. Chciałem tak może odnośnie organizacyjne, jak to by wyglądało. Ja postaram się w kilku słowach zacząć trochę od takiej przedmowy, skąd taki pomysł i całą historię obwodnicy Pierwoszyna postaram się przytoczyć. Następnie oddam głos firmie projektowej, czyli firmie Polduk i panu Krzysztofowi Linkę, którzy nam opowiedzą o całym tym projekcie i o przebiegu wszystkich wariantów, a potem zaprosimy wszystkich Państwa do dyskusji. Proponuję, jeżeli ktoś by chciał zabrać głos w dyskusji, wpisywać się na czacie. My postaramy się to mniej więcej chronologicznie, że tak powiem, poukładać i potem po wszystkim każdemu udostępnimy głos, żeby każdy mógł zabrać głos w tej dyskusji. A więc zaczynając może jakby od samej esencji. Najważniejszy problem, jaki tak naprawdę stoi przed nami, przed gminą Kosakowo, to jest rozwiązanie głównego problemu komunikacyjnego. Odnosząc się do samych założeń, bo często pojawiają się też problemy w ruchu i tranzytowym, i naszym lokalnym. Zacznijmy od tego, jeżeli chodzi o ruch tranzytowy, to jedyne rozwiązanie, które rozwiąże nam problem ruchu tranzytowego, to jest wybudowanie drogi czerwonej, ewentualnie drogi trzech powiatów, bo wówczas mieszkańcy i powiatu puckiego, i wejherowskiego, którzy często przejeżdżają przez gminę Kosakowo, będą mogli gminę Kosakowo ominąć i połączyć się w kierunku do Gdyni, do Trójmiasta, czy do obwodnicy Trójmiasta. Kiedy to nastąpi, ciężko nam w tej chwili odpowiedzieć, ale bardzo kibicujemy i robimy wszelkie, że tak powiem, działania, żeby wpłynąć trochę na stronę rządową, żeby ten projekt jak najszybciej zdążył do realizacji. Z ostatnich informacji założenia są takie, że ta trasa miałaby powstać w ciągu 8 lat. Mam nadzieję, że do tego fizycznie dojdzie. Jeżeli chodzi teraz o nasze problemy lokalne, przymierzając się w ogóle do tworzenia tej koncepcji, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy Kosakowo. Na chwilę obecną mamy mieszkańców około 16 tysięcy. Z naszej prognozy, którą robiliśmy na etapie strategii rozwoju gminy Kosakowo, wynika, że w 2030 może być około 25 tysięcy, a w roku 2040 nawet 35 tysięcy mieszkańców i z tendencją do dalszego wzrostu. Czyli widać, że liczba naszych mieszkańców, którzy korzystają z naszej infrastruktury drogowej, z roku na rok będzie wzrastać i te problemy komunikacyjne z roku na rok będą coraz większe. Jeżeli chodzi teraz o główne osie komunikacyjne, to tak naprawdę one są dwie. Zaczynając od jednej, która jest trochę uzależniona od wybudowania właśnie drogi czerwonej, czyli to jest droga wojewódzka numer 100, czyli w kierunku do Rumi. Ona mogłaby nam zapewnić w przyszłości bardzo alternatywną formę komunikacji właśnie szczególnie do Trójmiasta i na ten górny taras Trójmiasta. Natomiast na chwilę obecną główną taką osią komunikacyjną jest nasza ulica Derdowskiego, ulica Pułkownika Dąbko, ulica Kwiatkowskiego w kierunku do centrum Gdyni. I o tym wariancie chcieliśmy w tej chwili tutaj najwięcej porozmawiać. Jak zapewne wszyscy Państwo wiedzą, ulica Kwiatkowskiego jest w tej chwili rozbudowywana do dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu. Odnośnie buspasów w chwilę obecną nie będę się wypowiadał. Jeżeli chodzi o ulicę Pułkownika Dąbka, wspólnie z miastem Gdynia już rozpoczęliśmy projektowanie dodatkowego wiaduktu w ciągu ulicy Pułkownika Dąbka, także zakładam, że w ciągu najbliższych lat ten drugi wiadukt powstanie. Jak on jeszcze będzie miał formę docelową, trudno jeszcze w tej chwili wyrokować, bo jeszcze prace koncepcyjne cały czas trwają. Kilka lat temu, właściwie dokładnie 3 lata temu, wybudowaliśmy ulicę Derdowskiego, która stworzyła nam całkowicie nową oś komunikacyjną. Jednocześnie na etapie tworzenia planu miejscowego w miejscowości Pogórze zrobiliśmy koncepcję rozbudowy tej drogi do drogi dwujezdniowej, każda po dwa pasy ruchu i w planie miejscowym już taka rezerwa jest przewidziana, czyli już mamy na uwadze to, że za kilkanaście lat będzie konieczność rozbudowania ulicy Derdowskiego o kolejną jezdnię i wówczas takie rezerwy terenowe w planie miejscowym mamy przewidziane. Dojeżdżając dalej do Kosakowa, czyli do naszego ronda przy ulicy Derdowskiego. Na chwilę obecną mamy sytuację taką, że mamy dwa ronda. Jedno na początku, czyli w okolicach Urzędu Gminy, drugie przy ulicy Derdowskiego. Te dwa ronda o bardzo małej przepustowości powodują, że w chwili obecnej mamy tam dosyć duże korki. No w chwili obecnej jeszcze dodatkowo główne prace przebudowy w Rumi też powodują, że tych samochodów jest zdecydowanie więcej.
Natomiast idąc w myśl rozwiązania jakby problemu już z tego miejsca, zakładamy, że cała trasa taka dwujezdniowa powinna się skończyć w samym centrum Kosakowa, czyli mniej więcej na wysokości Policji czy Urzędu Gminy Kosakowo. Dlatego w projekcie obwodnicy Pierwoszyna już zawarliśmy ten fragment, że powstają dwa duże ronda turbinowe z drogą dwujezdniową, każda o dwa pasy ruchu, żeby ten fragment skomunikować. Dalej mamy fragment między Kosakowym, a tak naprawdę mostami, gdzie mamy cztery różne warianty i na ten temat byśmy chcieli dzisiaj podyskutować. I kolejny, ostatni etap obwodnicy Pierwoszyna to jest mniej więcej od ulicy Rumskiej do ulicy Gdyńskiej, czyli wzdłuż ulicy Zielonej. Tam wariant tak naprawdę, niezależnie od który wariant wybierzemy, tam przebieg tej drogi jest cały czas taki sam. Nie ukrywamy też, że bardzo duże znaczenie dla wszystkich prac koncepcyjnych ma przebieg linii kolejowej, która jest zakładana po terenie lotniska. Z ostatnich informacji wiemy, że najbardziej preferowany i prawdopodobnie chyba zostanie wybrany wariant numer 2. On jest też mocno uzależniony od możliwości wejścia na tereny zamknięte, czyli na tereny lotniska. I ten, do tego wariantu tak naprawdę musimy się dostosować z przebiegiem naszej trasy, to znaczy musimy tak zaprojektować naszą trasę, żeby już nie kolidować z linią kolejową. Wiemy też, że linia kolejowa będzie przebiegać tunelem pod ulicą Żeromskiego w Kosakowie, także tam na pewno wszelkie przejazdy tutaj będą bezkolizyjne. A odnośnie samych wariantów, myślę, że przekażę głos teraz panu projektantowi, panu Krzysztofowi Linkę, który postara się mniej więcej opisać i opowiedzieć o wszystkich wariantach przebiegu tej obwodnicy Pierwoszyna. Dzień dobry. Można by wyłączyć mikrofon? O. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Linke, reprezentuję biuro projektowe Polduct Projekt. Jestem współautorem koncepcji obwodnicy Pierwoszyna w gminie Kosakowo. Projekt powstawał pod nadzorem projektanta inżyniera Wojciecha Słębarskiego w zespole projektowym. Gmina Kosakowo powierzyła nam za zadanie znalezienie najbardziej optymalnego połączenia drogowego łączącego mosty z ulicą Dardowskiego w Kosakowie, stanowiącego alternatywę dla przejazdu przez Pierwoszyno. Na dzień dzisiejszy, tak jak wiadomo, mamy dwa rodzaje ruchu, czyli ruch lokalny, który odbywa się na co dzień na tym terenie i ruch, który jest związany z ruchem turystycznym. Oczywiście oba te ruchy można. Mamy tutaj drobny problem techniczny z prezentacją. Zaraz będę kontynuował. Tutaj sobie pół ekranu. Okej. Już jesteśmy. Także ten ruch jest lokalny, który odbywa się na co dzień na tej arterii i ruch wakacyjny, który no znacznie zwiększa ten udział samochodów. Jest to tym bardziej istotne, że jest to gmina również wakacyjna, więc zakładamy, że ten ruch będzie z roku na rok coraz większy turystyczny i trzeba się na te wyzwania przygotować. Prace nad koncepcją nowego układu drogowego wykraczały znacznie poza tylko układ drogowy. Podczas prac uwzględniano, tak jak pan wójt powiedział, również przebiegającą linię kolejową. To na prezentacji widać tą niebieską przerywaną linią jeszcze w dwóch różnych wariantach, bo nie są te prace zakończone. Na razie na bieżąco ustalamy, jak to te dwie inwestycje względem siebie będą usadowione.
Uwzględniono również w pracach w koncepcji odwodnienie, zajętość terenów, szacunkowe koszty budowy tych poszczególnych wariantów. No i przede wszystkim planujemy taki przebieg tej trasy, takie realizacje tego zadania, żeby ta ulica była wystarczająca dla dzisiejszych potrzeb komunikacyjnych, ale też w perspektywie kolejnych 30 lat. To jest inwestycja, która wpłynie znacząco na układ drogowy i na rozwój Kosakowa i Pierwoszyna i mostów, więc decyzja o przebiegu będzie miała duże znaczenie w kolejnych, no podejrzewam, 20, 30, być może nawet 40 latach. Jeżeli chodzi o przebieg tej trasy, to na dzień dzisiejszy mamy odcinek, który jest od północy, patrząc tutaj od punktu E, przebiega w mostach od ulicy, w rejonie ulicy Wiązowej, przebiega w kierunku południowym, dojeżdżamy do ulicy Rumskiej, droga krajowa numer 100, tam będzie realizowane skrzyżowanie. Następnie od południa jest to w punkcie A, zaczynamy, to jest skrzyżowanie ulicy Derdowskiego i Żeromskiego przy istniejącym rondzie, które będzie musiało być przebudowane do innego układu. Następnie wzdłuż, w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia lotniska, równolegle do istniejącej ulicy Żeromskiego. Ja tutaj wskażę, na dzień dzisiejszy to jest ulica Żeromskiego, a tu po prawej stronie będzie przebiegać nowa trasa, aż do istniejącego skrzyżowania ulicy Żeromskiego i Chrzanowskiego, przy czym to skrzyżowanie oczywiście będzie musiało przyjąć inną formę. I cztery warianty, o których dzisiaj chcemy rozmawiać, to jest ten środkowy przebieg tych zaznaczonych tras, to znaczy pierwszy wariant, tak jak widać, to jest ten niebieski, przebiega w kierunku bezpośrednio od punktu B do punktu D w kierunku północ-południe. Wariant drugi to jest, tu przechodzi między stacją paliw a cmentarzem. Wariant trzeci podobny ma przebieg, natomiast jest również, uwzględnia zajętość części terenu lotniska. No i wariant czwarty, najbardziej przesunięty w kierunku wschodnim, który jest tutaj zaznaczony kolorem zielonym. On też uwzględnia przebieg w istniejącym śladzie ulicy Żeromskiego, czyli drogi wojewódzkiej, w rejonie stacji paliw i sklepu Polomarket. Następnie odbijamy w górę w kierunku północnym i włączamy się do skrzyżowania w rejonie ulicy Rumskiej. Te cztery warianty mają oczywiście swoje szczegółowe rozwiązania dla poszczególnych odcinków, kwestie wyposażenia i przeprowadzenia. Natomiast tak jak widać już tutaj na tym schemacie, górny odcinek jest dla każdego wariantu, czyli ten DE, taki sam, odcinek AB zbliżony praktycznie, natomiast mówimy dzisiaj o tym środku, czyli od punktu B do punktu D, gdzie mamy cztery warianty i te cztery warianty dzisiaj Państwu przedstawimy. Na początku prac planistycznych przebiegu tej trasy wykonano na terenie gminy Kosakowo szereg pomiarów ruchu drogowego. Wykonano również analizę ruchu drogowego tutaj przy współpracy z Urzędem Gminy Kosakowo. Uwzględniliśmy również prognozowane natężenia ruchu dla poszczególnych lat rozwoju państwa miejscowości. I tutaj schemat, który widzimy teraz, pokazuje rozkład ruchu, tak zwaną więźbę ruchu na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Chrzanowskiego, tutaj przy komisariacie policji. Jak widać z tych natężeń na dzień dzisiejszy w tym rejonie mamy około 1600 pojazdów na godzinę. To jest bardzo duża ilość pojazdów. W rezultacie to skrzyżowanie typu rondo, no już jest na dosyć, nie dysponuje już rezerwami przepustowości. Główny kierunek ruchu, tak jak widać, to jest z południa w kierunku północnym, tak, czyli z ulicy Żeromskiego we wlot ulicy Żeromskiego.
Na dzień dzisiejszy jest to na wlocie południowym mamy około 900 pojazdów na godzinę. I to mówimy o tym skrzyżowaniu, które na dzień dzisiejszy mamy typu rondo. W kolejnych slajdach będziemy prezentować już nowy układ tego skrzyżowania, więc proszę też zwrócić na to uwagę, że w tym slajdzie mówimy o natężeniach dla istniejącego układu i tutaj już jest przepustowość w ograniczonym zakresie, nie mamy rezerw, natomiast w tym układzie, który będziemy prezentować, już to skrzyżowanie będzie miało inną formę i będzie dysponowało rezerwami przepustowości. Kolejne skrzyżowanie, które jest bardzo istotne na tym ciągu i które tak naprawdę pozwala na zdiagnozowanie problemów w tym rejonie, to jest skrzyżowanie ulica Rumska i Kaszubska, rejon ulicy Gdyńskiej w Pierwoszynie. Na tym skrzyżowaniu natężenia ruchu pomierzone stanowią wartość 1200 pojazdów na godzinę i tak jak widać główny kierunek to jest z południa w lewo w ulicę Rumską w kierunku Rumi, w kierunku Redy, no w kierunku Pucka można również tutaj przez moście Błota dojechać i oczywiście ulica Rumska to jest droga wojewódzka, natomiast na droga wojewódzka, tak jak tutaj podczas tych prac planistycznych z Zarządem Dróg Wojewódzkich rozmawialiśmy, jest to droga, która na dzień dzisiejszy no, jest kategoryzowana drogą wojewódzką ze względów strategicznych, a nie ze względu na wartość prowadzenia ruchu w terenie tutaj województwa. I tak jak widać, tak jak wcześniej tutaj wspomniałem o tym skrzyżowaniu z ulicy Żeromskiego, Krzanowskiego, podobnie jak mamy skrzyżowanie z ulicą Rumską, wynika z nich, że te skrzyżowania na dzień dzisiejszy już mają ograniczoną rezerwę przepustowości, no i na co dzień osoby, które mieszkają w tym rejonie widzą, że w sytuacji, kiedy ten ruch jest nieograniczony, to te skrzyżowania stanowią problem. Oczywiście wszystko jest tutaj jeszcze determinowane skrzyżowaniem ulicy Derdowskiego, rondem na ulicy Derdowskiego i Żeromskiego na tym nowym odcinku, gdzie w sytuacji, kiedy w tamtym skrzyżowaniu byłaby możliwość dopuszczenia płynnego ruchu, no to w tym momencie te skrzyżowania również byłyby nadmiernie obciążone. W prezentacji przedstawimy również rozwiązania tamtego skrzyżowania, czyli skrzyżowania ulicy Żeromskiego i Derdowskiego, który zakłada przebudowę to na skrzyżowanie typu rondo, ale też o zwiększonych parametrach, które pozwoli na dopuszczenie ruchu do tej nowej trasy, która tak jakby bramą będzie wjazdową do tego nowego odcinka i dalej układ drogowy, który zapewni nam dobre warunki ruchu na tym ciągu. Projekt koncepcyjny tego odcinka zakłada budowę oczywiście chodników i pewnej infrastruktury. Tutaj po kolei będę Państwu opowiadał w skrócie, jak ta trasa będzie wyglądać. Czyli zakładamy oczywiście pełnowymiarowe chodniki, ciągi rowerowe w większości odcinka. W miejscowości Kosakowo przy komisariacie, tutaj przy Urzędzie Miasta planowany jest parking rowerowy. Będą uwzględnione dwa parkingi dla samochodów osobowych, tutaj jeden w rejonie Urzędu Gminy, a drugi w rejonie ulicy Węzowej w Mostach na początku i na końcu tego odcinka. Tutaj takie przykładowe zdjęcie, jak te takie parkingi mogłyby wyglądać. Tutaj w Kosakowie będziemy mieli 84 miejsca postojowe, w Mostach będzie tych miejsc postojowych 10. Na całej długości odcinka musimy zagospodarować wody deszczowe. Na dzień dzisiejszy w koncepcji wygospodarowano trzy takie zbiorniki. Jeden w rejonie ulicy Żeromskiego pomiędzy nowo projektowaną trasą a istniejącą ulicą Żeromskiego, kolejny przy skrzyżowaniu z ulicą Rumską, następny w rejonie skrzyżowania z ulicą Gdyńską, z ulicą Kaszubską w Mostach.
Koncepcja zakłada powiązanie tego nowego odcinka ulicy z sąsiednimi ulicami, czyli to będzie ulica klasy zbiorczej i do niej będą mogły być podłączone ulicy klasy dojazdowej i klasy lokalnej, co pozwoli na to zamknięcie pewnych kręgów ulic, co z kolei jest bardzo tutaj wygodne dla użytkowników i dla mieszkańców, żeby te tereny mogły być prawidłowo obsłużone w odpowiedniej hierarchii, która jest nakazana rozporządzeniem w sytuowaniu dróg publicznych. No i oczywiście elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proszę traktować to zdjęcie jako poglądowe. Oczywiście nasz układ drogowy nie będzie wyglądał aż tak obszerny. Będzie troszeczkę wyskalowany na potrzeby Kosakowa. Natomiast oczywiście ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, przystanki autobusowe. To wszystko jest w koncepcji uwzględnione i spełnia najwyższe standardy, jakie na dzień dzisiejszy stawiają przed nami zamawiający. Odcinek został podzielony ta trasa została podzielona na odcinki. Odcinek AB, może tą tabelę tak pobieżnie tylko omówię. W Polsce mamy różne kategorie, różne klasy dróg. Klasa Z i klasa G, która jest dla poszczególnych odcinków, to mieści się mniej więcej w środkowym rejestrze. Najniżej mamy w Polsce drogi dojazdowe, najwyżej to są autostrady. My jesteśmy Z i G, czyli w środkowym rejestrze tych ulic. Ze względu na to, że te ulice będą miały zarządca będzie jeden, natomiast są to i drogi powiatowe, i droga wojewódzka, bo mamy drogę wojewódzką 101, drogę wojewódzką 100 i ze względu na to dla każdej z tych klas dróg został przypisany również jaka to będzie droga, czy to powiatowa, czy odcinek wojewódzkiej. Przekroje drogi, czyli 2x2, to znaczy, że będą na odcinku AB, czyli ulicy Żeromskiego od ulicy Derdowskiego do ronda B będzie to układ dwujezdniowy, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Oczywiście że mówimy też o chodnikach, o ścieżce rowerowej, o przystankach autobusowych. Na dalszym odcinku, tak jak widać tutaj w górnym wierszu mamy opisane odcinek BD dla wariantu pierwszego, odcinek BC dla wariantu trzeciego, odcinek CD dla wariantu drugiego, trzeciego i czwartego. To się pokrywa w różnych wariantach, w związku z czym zostało zebrane w jedną kolumnę. Na dalszym odcinku, czyli od punktu B do punktu E, będzie to jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, czyli w podobny sposób jak na dzień dzisiejszy mamy ulicę Żeromskiego, powiedzmy na przykład przy stacji paliw Oktan, przy sklepie Polomarket, więc taki układ drogowy będzie to planowany. Odcinek DE, czyli od ulicy Rumskiej w kierunku północnym do mostów, też jest układ jednojezdniowy. Tutaj bardzo ważne wyjaśnienie, prędkość projektowa, którą tutaj wskazujemy, to nie jest prędkość, która będzie na tej drodze dopuszczona, to regulują inne przepisy. Prędkość projektowa to jest parametr, według którego projektuje się taką drogę, także proszę tutaj zwrócić uwagę, że nie jest to prędkość w terenie, którą będziemy tutaj mogli jechać tą ulicą, tylko parametr projektowy. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj wyszczególnioną szerokość jezdni, czyli 7 metrów szerokości, w zależności od tego, jaka jest klasa drogi, taką szerokość jezdni trzeba przyjmować. Ze względu na dopuszczenie ruchu komunikacji miejskiej autobusowego, będą to dwa pasy ruchu po 3,5 metra lub w układzie tym 2x2 to będą 4 pasy ruchu po 3,5 metra szerokości. Na tym slajdzie przedstawiliśmy zbliżenie przebiegu tych wariantów. Tu już można mniej więcej po działkach wnioskować, gdzie poszczególne warianty prowadzą swoją trasę. Jest też uwzględniona ta przyszła linia kolejowa. Tak? Tutaj pan wójt wspominał, że w tym miejscu będziemy mieli tunel pod istniejącą drogą wojewódzką. I dalej w kierunku północnym lub w kierunku zachodnim będzie tutaj ta linia kolejowa przechodzić. W rejonie skrzyżowania z ulicą Rumską jest planowany przystanek kolejowy,
podobnie zresztą jak w rejonie Kosakowa naprzeciwko Urzędu Miasta, ale to jest jakby odrębny projekt, który my implikujemy do naszego opracowania, natomiast w żaden sposób nie mamy wpływu na przebieg tej linii i na rozwiązania, które tam zostały zastosowane. To jest inny zespół projektowy, to inne osoby się tym zajmują. My tylko odpowiadamy tutaj za układ drogowy i dostosowanie go w miarę możliwości do potrzeb, jak i ta linia kolejowa będzie ze sobą w kolejnych latach tutaj wymagać. Pierwszy wariant, to jest tutaj, on był na niebiesko prowadzony, odnosi się w całości odcinka, żeby łatwiej zobrazować, czyli od ulicy Derdowskiego do Mostów aż. Sytuacja jest taka, że ta trasa ma długość 2,5 km. Planowane są na tym odcinku 4 skrzyżowania, czyli to daje 3 odcinki, tak zwane międzywęzłowe w żargonie drogownictwa. Jest to najprostszy układ geometryczny, najbardziej czytelny i który pozwala na najbardziej wyczerpać potrzeby obwodnicy Pierwoszyna, czyli wyprowadzenie ruchu z Pierwoszyna i połączenia drogi ulicy Rumskiej z ulicą Chrzanowskiego, z ulicą Żeromskiego w sposób najprostszy. Oczywiście ten ruch, tak jak wspomniałem na pierwszych slajdach, więźba ruchu pokazuje, że będziemy główne potoki ruchu są z południa na północ i z powrotem, więc tutaj byłaby ta trasa najbardziej się pokrywała z tą więźbą ruchu. Możliwość wykorzystania dojazdu do planowanego parkingu kościoła, to za chwilkę pokażemy szczegółowo na prezentacji, na wizualizacji, na rysunku. I bardzo dobra komunikacja dla nowych osiedli w Kosakowie. No oczywiście ta trasa leci przez tereny tutaj nalotu na lotnisko, natomiast mamy możliwość połączenia wszystkich prostopadłych ulic oczywiście w odpowiedniej odległości, bo skrzyżowania na nowych drogach muszą być od siebie odpowiednio odsunięte i te przepisy są tutaj spełnione i będzie możliwość dołączenia do tej ulicy kolejnych ulic, tak jak wspomniałem, lokalnych i dojazdowych. Kolejny wariant to jest wariant drugi, który prowadzi tutaj ten pierwszy odcinek, jak wspomniałem, przy ogrodzeniu lotniska, następnie odbija w prawo, przechodząc po terenie lotniska, przez w rejonie stacji paliw i cmentarza w kierunku północnym przejeżdża. Tutaj jest planowane rondo, oczywiście z dosyć skomplikowanym układem połączenia z drogą wojewódzką i częściową likwidacją ulicy Żeromskiego w rejonie zjazdu do cmentarza. Oczywiście z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej tych posesji, bo to jest warunek konieczny. I tutaj ten wariant jest już dalej, biegnie tutaj w kierunku punktu D do ulicy Rumskiej. No problem tego wariantu jest taki, że mamy gorszą płynność ruchu, to znaczy odchylenie tego skrzyżowania w kierunku wschodnim do punktu C sprawia, że tam pojawia się nienaturalny układ wlotów skrzyżowania i szczegółowo o tym opowiemy na rysunkach w innej skali. No jest tutaj niższy poziom bezpieczeństwa niż w wariancie pierwszym. Wariant z najniższą zajętością terenu, to jest zaleta tego wariantu. Ta zajętość terenu jest w każdym wariantu bardzo zbliżona, natomiast akurat ten wykazuje się około 5% niższym zajętością terenu niż wariant A. Generuje dużo terenów wyłączonych z zabudowy. Tak, no to jest na pewno wada tego wariantu, szczegółowo powiemy w kolejnym slajdzie. No i rondo C ogranicza przejezdność samochodów ciężarowych i autobusów na relacji Dębogórze, Kosakowo, Pogórze. To jest ten niekorzystny kąt wlotów, który sprawia, że na niektórych relacjach autobusy czy samochody ciężarowe nie byłyby w stanie przejeżdżać przez rondo, czyli tak naprawdę musiałyby nadłożyć drogi, zrobić pętlę na tym rondzie, żeby wrócić do wlotu, który wybierają. Wariant
Trzeci to jest pewna wariacja na temat wariantu drugiego, to znaczy no, one są bardzo do siebie zbliżone, tak jak widać ta trasa w rejonie C przechodzi między cmentarzem a stacją paliw, natomiast ten wariant już z założenia wymagałby odstępstwa, to znaczy bliskość skrzyżowania B i C jest na tyle niewielka, że nie jest to dozwolone przepisami. Trzeba by odpowiednie odstępstwa ministerialne uzyskać, żeby w starostwie, w architekturze, żeby takie rozwiązanie mogło znaleźć się na etapie projektu budowlanego. Także to jest na pewno mankament tego rozwiązania, natomiast no, tutaj jest to na pewno plusem tego rozwiązania jest możliwość zejścia z terenu lotniska, tak, nie wiadomo jak tutaj z możliwością pozyskania tych gruntów w wariancie drugim, o którym wcześniej wspomniałem, w związku z czym zrealizowano wariant trzeci, który troszeczkę inaczej tą trasę prowadzi. No i wariant czwarty, długość tego odcinka to w tym momencie wzrasta do 2 km 800 m. Realizowanych musiało być 5 skrzyżowań, 4 odcinki. Kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej 101. To jest tak, że na dzień dzisiejszy mamy tutaj ulicę Żeromskiego, która jest w zarządzie dróg wojewódzkich i w sytuacji, kiedy ta trasa miałaby przebiegać tą ulicą, no to wiadomo, że trzeba by to kompleksowo przebudować do nowych standardów, wybudować oba ronda B i C i w rezultacie musiałaby być ta droga wojewódzka 101 ulica Żeromskiego przebudowana kompleksowo i duża ingerencja w skrzyżowanie tutaj w rejonie D, czyli przebudowa sporego odcinka ulicy Rumskiej, to jest droga wojewódzka 100. W rezultacie no, tutaj te inwestycje byłyby dosyć mocno kosztogenne. Dodatkowo jeszcze mamy w tym wariancie utrudnienia w dojeździe do obiektów użytkowych, czyli stacja paliw i kościół. Oczywiście to jest tak, że te obiekty jak najbardziej miałyby w tym wariancie dostęp do drogi publicznej, tak jak wspomniałem, to wynika z prawa, natomiast być może nie dałoby się zachować pewnego układu relacji, czyli dojazd tylko na prawe skręty, tego typu rozwiązania musielibyśmy również rozpatrywać. I ten wariant generuje dużo terenów wyłączonych z zabudowy, to znaczy jeżeli mamy, tutaj jest takim, posłużę się przykładem, mamy projektowaną linię kolejową i w terenie między linią kolejową a projektowaną trasą no, będzie taki teren, który jest między dwoma ciągami komunikacyjnymi. Mamy podobny przykład na przykład w Gdyni, gdzie jest Aleja Zwycięstwa i tory kolejowe. I w tym terenie zazwyczaj ogródki działkowe występują, dopuszcza się zabudowę, ale nie jest to wskazane. Tutaj byłby podobny problem, że te tereny, zbliżenie tych dwóch ciągów komunikacyjnych, czyli kolejowego i naszej drogi, sprawiłby, że te tereny w pośrodku byłyby, pomiędzy tymi dwoma inwestycjami byłyby mało użyteczne podzabudowe. No i wariant najmniej przejrzysty komunikacyjnie, to jest chyba największy mankament tego wariantu, to znaczy osoby, które zmierzałyby od południa od skrzyżowania ulicy Derdowskiego, czyli punkt A w kierunku E lub D i skręcając w kierunku zachodnim do Rumi i Redy, no tak naprawdę zmuszone byłyby skierować się na wschód najpierw, po czym dopiero pojechać do skrzyżowania D, co sprawia, że najprawdopodobniej duża część potoku ruchu skierowałaby się ulicą Chrzanowskiego i przy cmentarzu pojechałaby w kierunku północnym do ulicy Rumskiej, więc tutaj no, ten wariant wymagałby nadłożenia drogi. Co więcej, naszym, tak jak wspomniałem na początku, jednym z głównych samo nazewnictwo projektu to jest obwodnica Pierwoszyna. Wariant czwarty sprawia, że samochody już są tak blisko istniejącej ulicy Gdyńskiej, Kaszubskiej, że najprawdopodobniej niewielka część skręcałaby na tym rondzie C w lewo na nową trasę, tylko być może pojechałaby już przez Pierwoszyno, co było głównym celem, żeby ten potok ruchu zniwelować i spróbować przekierować to w inny korytarz ruchu.
Tutaj ta inwestycja jest no, bardzo duża, ma bardzo duże znaczenie nie tylko w skali Kosakowa, Pierwoszyna, ale ona też ma duże znaczenie już powiedziałbym w skali powiatu, czy nawet dwóch powiatów. Na dzień dzisiejszy na tym slajdzie widać te małe tutaj zielone kreski, to są te niebieska, to jest wariant pierwszy, ten fioletowy to jest wariant drugi pokrywający się z trzecim, zielony to jest wariant czwarty, ten biały odcinek to jest ta część odcinka, która jest niezmienna dla poszczególnych wariantów. W sytuacji, kiedy realizowalibyśmy korytarz ruchu z punktu A do Pucka czy do Redy, to w tym momencie każdy z tych wariantów, który mocniej kieruje ruch na wschód, tak, sprawi, że być może większość kierowców wybrałaby przejazd starym wariantem i w tym momencie naszym zadaniem jest przekierowanie ruchu z punktu A, który tu widzimy, w kierunku Redy. Na przykład w Kazimierzu jest plan realizacji ulicy drogi tak zwanych trzech powiatów, tutaj pan wójt też jest sygnował taki list intencyjny, są już planowane prace planistyczne nad ulicą tak zwana wschodnia, to jest ulica, która będzie okrążać Redę od strony wschodniej, być może będzie miała swój początek na skrzyżowaniu w Kazimierzu, czyli droga trzech powiatów połączy się z tą ulicą wschodnią i tak naprawdę samochody, które zmierzałyby od południa ulicą Derdowskiego poprzez któryś z tych wariantów, no najprawdopodobniej najbardziej korzystny byłby wariant numer jeden, dojeżdżałyby do skrzyżowania D, czyli z ulicą Rumską i w lewo w kierunku Redy i tak naprawdę w kolejnym wyborze jest nowa obwodnica Redy, to pozwoliłoby dojazd aż do ulicy, do drogi wojewódzkiej, tak zwanej do Rekowskiej Górki, no lub oczywiście w kierunku Pucka przez moście Błota. Także tutaj ze względu na więźbę ruchu najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wariant pierwszy i najbardziej sprawia, że jest największe prawdopodobieństwo, że ten wariant będzie no, tak zwaną najmniejszą pracę przewozową prowadził w tym rejonie nadkładania dodatkowych kilometrów z przejazdu z punktu A do punktu D. Ja teraz oddam głos Wojtkowi Słębarskiemu, który pozwoli sobie tutaj omówić poszczególne warianty pod względem technicznym. Także proszę Wojtku, jakbyś mógł uprzejmie powiedzieć. Dzień dobry, Wojciech Słębarski. Ja przedstawię po kolei, może pokrótce, warianty już tak w większej skali, bardziej szczegółowo. Zacznę tutaj od wariantu numer jeden. Początek, czy to wszystko widać? Widać. Początek obwodnicy Pierwoszyna ma miejsce na końcu rozbudowanej ulicy Derdowskiego do dwóch jezdni. Tam planujemy rozbudować istniejące rondo do dwóch pasów. Średnica ronda będzie miała 40 metrów. Od tego ronda będzie planowany odcinek o dwóch jezdniach, o dwóch pasach ruchu. Te jezdnie będą przebiegały po stronie wschodniej istniejącej ulicy Żeromskiego. W centrum Kosakowa, pomiędzy ulicą Żeromskiego a planowaną obwodnicą Pierwoszyna, planowany jest do zrealizowania parking. On się znajdzie mniej więcej naprzeciwko istniejącej siedziby Urzędu Gminy. Następnie dojeżdżamy do drugiego ronda w ciągu trasy obwodnicy Pierwoszyna. To rondo będzie przesunięte względem istniejącego ronda. Będzie przesunięte około 30 metrów, 40 w kierunku zachodnim. Istniejące rondo planowane jest do rozbiórki. Z tego ronda będzie możliwość rozjechania się bezpośrednio w kierunku ulicy Chrzanowskiego i ulicy Żeromskiego do Pierwoszyna. Następnie z tego ronda obwodnica Pierwoszyna kieruje się na północ,
przebiega po zachodniej stronie kościoła i po wschodniej stronie istniejącego gospodarstwa. Na odcinku pomiędzy Kosakowem, pomiędzy tym skrzyżowaniem B a skrzyżowaniem kolejnym D, planowane też jest włączenie do dróg gminnych, które będą realizowane w przyszłości. To jest przedłużenie ulicy Słonecznikowej i przedłużenie ulicy Niezapominajki. Również z tego miejsca jest możliwe obsłużenie realizowanego obecnie układu związanego z budowanym kościołem, czyli parkingu. Możliwość skrętu z obwodnicy Pierwoszyna w ulicę Niezapominajki, jak i w ulicę Słonecznikową będzie możliwe za pomocą lewoskrętu. Następnie droga przebiega praktycznie w odcinku prostym na północ. Tam przekracza planowany odcinek linii kolejowej i na skrzyżowaniu z obecną istniejącą ulicą Rumską planowane jest skrzyżowanie typu rondo. Od tego odcinka, od tego skrzyżowania planowana jest budowa już jednojezdniowego odcinka drogi w kierunku mostów. Ten odcinek we wszystkich wariantach będzie wyglądał w zasadzie identycznie. Tutaj nie było żadnego wariantowania. W miejscowości Mosty przy ulicy Wiązowej planowane jest włączenie do istniejącej ulicy Gdyńskiej oraz w tym rejonie jest planowana budowa parkingu. Wzdłuż całej trasy obwodnicy Pierwoszyna planowana jest budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika. Teraz może przejdę do wariantu drugiego. Tak jak kolega powiedział, te warianty w zasadzie różnią się na odcinku B, B, C, D. Tak? Odcinek pierwszy jest zbliżony we wszystkich wariantach, czyli odcinek AB. Tutaj akurat troszkę się różni, bo nie ma tego drugiego ronda w Kosakowie. To rondo jest połączone, to skrzyżowanie B połączone jest tak jakby ze skrzyżowaniem C, czyli powstaje jedno rondo na wysokości ulicy Niezapominajki. W tym wariancie też wchodzimy na istniejący teren lotniska, ale jest to teren, który tak naprawdę zostanie odcięty przez planowaną linię kolejową. I tutaj idąc dalej na północ od ronda na skrzyżowaniu ulicy Niezapominajki z Żeromskiego, mamy do czynienia tak naprawdę z najbardziej newralgicznym odcinkiem z uwagi na sporą ilość zjazdów, tak? Zjazd do stacji paliw, zjazd do centrum obsługi pojazdów. W związku z tym to jest takie wąskie gardło tego planowanego odcinka. Tutaj przewidujemy, że będą duże perturbacje ruchowe związane z obsługą okolicznych działek. Tak? Następnie idziemy dalej w kierunku północnym. Dowiązujemy się do planowanego połączenia z ulicą Słonecznikową i dalej już w kierunku północnym do skrzyżowania typu rondo z ulicą Rumską. I od tego skrzyżowania odcinek w kierunku ulicy Mosty wygląda dokładnie tak samo jak w wariancie pierwszym. Wariant trzeci. Znowu tutaj w początkowym odcinku wygląda analogicznie jak w wariancie pierwszym. Mamy rondo drugie w miejscowości Kosakowo i rondo istniejące oczywiście jest do likwidacji. Stamtąd jest odcinek jednojezdniowy w kierunku skrzyżowania na wysokości ulicy Niezapominajki. Dalej mamy ten odcinek newralgiczny z dużą ilością zjazdów. Podobnie jak w wariancie drugim, powiązanie z ulicą, przedłużeniem ulicy Słonecznikowej. I dalej droga przebiega w kierunku północnym i dowiązuje się do ulicy Rumskiej i dalej w kierunku mostów
do włączenia na wysokości ulicy Wiązowej. I wariant czwarty, początkowy odcinek bardzo zbliżony do wariantu 1 i wariantu 3, wariantu 2. Tutaj mamy różnicę od skrzyżowania B w kierunku miejscowości Pierwoszyna. Mamy odcinek dwujezdniowy po dwa pasy ruchu. Nie mamy pełnego skrzyżowania z ulicą Niezapominajki. Przechodzimy nad linią kolejową, która tutaj będzie przebiegać w tunelu i przed zabudowaniami z miejscowości Pierwoszyno robimy kolejne rondo, kolejne skrzyżowanie i jakby stamtąd prosto robimy zmianę kierunku ruchu w kierunku północnym i równolegle do linii kolejowej trasę łączymy z istniejącym odcinkiem ulicy Rumskiej. Na długości tego odcinka CD powstanie skrzyżowanie z istniejącą ulicą Rumską i dalej w śladzie, praktycznie w śladzie ulicy Rumskiej dołączamy się do projektowanego skrzyżowania D i stamtąd już ruch będzie zmierzał albo w kierunku Redy, albo na północ w kierunku mostów i do skrzyżowania z ulicą Wiązową. I tutaj tak samo odcinek DE jest taki sam jak we wszystkich poprzednich czterech wariantach. I tak wyglądają różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami. Dziękuję bardzo za prezentację poszczególnych wariantów. Teraz przejdę jeszcze do wizualizacji, jak ten odcinek będzie mógł wyglądać, jeżeli tak poszczególne koncepcje zostaną warianty wybrane. Tutaj mamy przykład, jak mogłoby w terenie wyglądać rondo, przebudowane rondo, nie to co istniejące, mamy tylko już w nowym układzie geometrycznym, dwupasowym, skrzyżowanie ulicy Derdowskiego i Żeromskiego. Proszę też zwrócić uwagę, że tutaj ulica Derdowskiego już występuje w układzie dwujezdniowym, tak? I ta Derdowskiego przechodzi w Żarskiego również w układzie dwujezdniowym. W kierunku tutaj na północy widać, że ulica Żaromskiego w istniejącym śladzie jest zamknięta i jest placem, zamknięta placem do zawracania z przejazdem rowerowym, czyli planujemy na tej ulicy Żaromskiego uspokojenie ruchu i no w tym momencie będzie łatwiej rowerzystom tutaj na tym odcinku jeździć. Przy czym na końcu odcinka, tak jak widać, jest tutaj ta czerwona linia, czyli możliwość włączenia się, znaczy kontynuacja ścieżki rowerowej aż do ronda i na dalszym ciągu. Kolejny slajd, kolejny kadr pokazuje tutaj, jak będzie wyglądał ten układ najprawdopodobniej za kilka lat. W rejonie Urzędu Miasta tutaj mamy ulicę Fiołkową. Tutaj jest budynek Urzędu Miasta. Oczywiście to są przybliżone elewacje. Proszę traktować to, żeby układ drogowy przede wszystkim tutaj opiniować. Po prawej stronie mamy już biegnącą linię kolejową przez teren istniejącego lotniska. Duży parking przed przystankiem. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na przedłużeniu ulicy Fiołkowej. Tak, i ulica Żeromskiego jako już bardziej uspokojona, prowadząca ruch lokalny, a ruch ten tranzytowy i ruch tutaj taki główny będzie tą ulicą Żeromskiego. Przystanki autobusowe o dużych możliwościach akomodacji, żeby te autobusy miały bezpieczne miejsce na zatrzymanie się. I w oddali już widzimy rondo dwupasowe. Ten wariant, który już tutaj wchodzimy, to jest wariant pierwszy, ten niebieski, który w pierwszej kolejności omawialiśmy. Kolejny slajd pokazuje też wariant pierwszy, to jest tutaj mamy po lewej stronie budynek Urzędu Miasta, ten projektowany parking przy linii kolejowej i przeprowadzenie tego odcinka już rozplot na ulicę Chrzanowskiego, czyli tak od południa wjeżdża układ dwa razy po dwa pasy ruchu, rondo dwupasowe o dosyć dużej średnicy i rozplot na ulicę Chrzanowskiego w układzie jednojezdniowym dwa pasy ruchu, na ulicę Nową Żeromskiego w kierunku północnym, w kierunku ulicy Rumskiej, tutaj
między kościołem a gospodarstwem, tutaj po lewej stronie widać, to się wszystko tutaj mieści i te rozwiązania ze względu na to, że to jest układ jednojezdniowy, będzie na tyle skompresowany, że te rozwiązania da się tu pomieścić. No i ulica Żeromskiego, która będzie praktycznie od razu za rondem wpinać się już w istniejący układ drogowy i pozostanie praktycznie bez zmian. Ciekawym rozwiązaniem tutaj dla tego układu jest możliwość ewentualnego zrealizowania zjazdu na parking kościoła bezpośrednio z tej nowej ulicy lub poprzez nowy wlot ulicy Niezapominajki. Także to na pewno dla takiego obiektu jak kościół będzie dosyć tutaj dobrym rozwiązaniem. Kolejny slajd pokazuje już skrzyżowanie typu rondo w rejonie ulicy Rumskiej, tak, droga wojewódzka 100. I tu jest już w mostach, czyli na końcu naszego odcinka, patrząc od północy, jesteśmy tutaj przy ulicy Gdyńskiej, w rejonie Wiązowej. Jest to rozwiązanie w układzie prostopadłym za łukiem, także dosyć bezpieczne, z dodatkowym pasem do skrętu w lewo, azylem dla pieszych i doprowadzenie ścieżki rowerowej. Na pierwszym planie widzimy miejsce na zbiornik wody deszczowej. Na dzień dzisiejszy coraz powszechniej się magazynuje tę wodę. Nie wypuszczamy tego już do kanalizacji deszczowej, tylko staramy się zbierać tą wodę w tych miejscach, gdzie, a po zbliżonych miejscach, gdzie ona spada, i przy tutaj jakimś projekcie można zagospodarować ją na ładny teren rekreacji, co dosyć powszechnie się już dzieje w różnych częściach kraju. Teraz na tym slajdzie widać środkowy przebieg ulicy tej nowej Żeromskiego, tak ją na roboczo nazwaliśmy, oczywiście będzie miała swoją urzędową nazwę jak powstanie, na razie na roboczo jest to nowa Żeromskiego, i tutaj widać po lewej stronie Urząd Miasta, tak? Tutaj mamy to nowe rondo dwujezdniowe, dwupasowe, przystanek naprzeciwko Urzędu Miasta, przystanek kolejowy i przejście między kościołem a gospodarstwem, ulica Fiołkowa, ulica Niezapominajki za cmentarzem i doprowadzenie do drogi wojewódzkiej, a poniżej widać z rzutu z góry, jak będzie przebiegać najprawdopodobniej ta linia kolejowa. Tutaj akurat w tym slajdzie widać w wariancie do północy, jest jeszcze rozpatrywany wariant w kierunku zachodnim. To jest już taki bardziej szczegółowy slajd pokazujący budynek kościoła z możliwością pomieszczenia tej drogi. Tutaj mamy to rondo przy Urzędzie Miasta, to duże planowane, i ta trasa w kierunku północnym, czyli patrzymy od strony północy w kierunku lotniska, w kierunku kościoła na południe. I za kościołem, tam zgodnie z projektem, jest parking, który będzie mógł być obsługiwany albo bezpośrednio z tej nowej jezdni, albo z nowej ulicy Niezapominajki. Tu jest widok na zbiornik taki retencyjny wody deszczowej przy skrzyżowaniu ulicy Rumskiej z tą nową Żeromskiego. To taki poglądowy slajd, jak to w skali mniej więcej będzie mogło wyglądać. Także z naszej strony, jako biura projektowego, dziękujemy bardzo za uwagę. Wiem, że już są pytania na forum, także oddaję głos do pana wójta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panu Krzysztofowi za przedstawienie tak naprawdę wszystkich wariantów. Zanim przejdziemy jeszcze do dyskusji, to wiem, że się pojawiło kilka pytań na czacie. Postaramy się tak szybko na nie odpowiedzieć. Może takie pierwsze pytanie, padła dyskusja odnośnie dwumetrowych ścieżek rowerowych. Panie Krzysztofie, można? Tak, już kończę. Tak, więc jeżeli chodzi, trzeba traktować ten projekt jako koncepcję. My wyznaczamy potrzeby dla danego obszaru. Jeżeli
wiemy, że Gdynia ma z Gdańskiem zresztą inne standardy, znaczy mają bardziej uszczegółowione standardy rowerowe. Jeżeli tutaj Urząd Gminy zwróciłby na to nam uwagę, to oczywiście te ścieżki w projekcie budowlanym mogą mieć większą szerokość, natomiast proszę też pamiętać o tym, że każde pół metra więcej to znaczy, że trzeba zająć więcej terenu i ta inwestycja będzie troszeczkę też bardziej kosztowna. Natomiast te parametry, które my przyjęliśmy, to są te minima, które są zgodne z przepisami. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli bilans ekonomiczny, że tak powiem, strat i zysku będzie na plus, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te ścieżki rowerowe miały 2,5 metra, czy nawet 3 metry. Mhm. To się dopuszcza. Ja może jeszcze ze swojej strony dodam, że większość ścieżek rowerowych jest projektowanych tak naprawdę jako ciągi pieszo-rowerowe, czyli to są i ścieżki rowerowe, i chodniki doklejone. Kolejne pytanie jest o przedstawienie szczegółowej lokalizacji zbiornika retencyjnego na odcinku AB, ale to wydaje mi się, że pan Wojciech, prezentując tak naprawdę wszystkie warianty, chyba już o tym wspominał. Zbiornik będzie tak naprawdę pomiędzy ulicą Nową Żeromskiego, tak nazwijmy to na roboczo, a starą ulicą Żeromskiego w pobliżu ronda ulicy Derdowskiego. Kolejne pytanie, które tu było zadawane, tak teraz patrzymy. Tu gdzieś stwierdzenie, że wariant pierwszy jest jakby najprostszy, najlepszy. Jeżeli chodzi o źródła finansowania, szanowni państwo, jeżeli chodzi o źródła finansowania, ja tak jak już napisałem na swoim profilu społecznościowym, szacunkowy koszt całej tej inwestycji to jest około 40 milionów złotych. Wariant czwarty jest oczywiście najdroższy, on jest chyba o 7 milionów droższy od pozostałych. Jeżeli chodzi o źródła finansowania, po pierwsze zakładamy, że na pewno inwestycja byłaby realizowana nie w ciągu roku, tylko prawdopodobnie w kilku etapach. Na pewno jeżeli chodzi o te inwestycje, to jesteśmy też w stałym kontakcie i z Zarządem Dróg Powiatowych, i z Zarządem Dróg Wojewódzkich i zakładamy, że oni też powinni jakby w pewien sposób finansować tę inwestycję, zwłaszcza, że tak naprawdę w głównej mierze przebudowujemy drogę powiatową i drogę wojewódzką. Niezależnie od tego, sam odcinek tutaj w rejonie Urzędu Gminy Kosakowo, w rejonie przyszłego tak naprawdę peronu kolei przy Urzędzie Gminy Kosakowo można potraktować jako węzeł integracyjny i myślę, że tutaj na węzeł integracyjny na pewno będą środki z funduszy europejskich, także to też jest kolejna, że tak powiem, możliwość finansowania. Oprócz tego jest oczywiście też Fundusz Dróg Samorządowych i wiele innych źródeł jakby współfinansowania, po które na pewno będziemy chcieli też sięgnąć. Jeżeli chodzi patrzę, jakie są jeszcze dalej pytania. Tu są odnośnie ścieżek rowerowych. O wyprowadzenie tak naprawdę ruchu drogowego z miejscowości, nie wiem, Kosakowo, Pierwoszyno w kierunku na mosty. To myślę, że to wychodzi bardziej z samych założeń obwodnicy Pierwoszyna, że obwodnica Pierwoszyna ma trafić w ulicę Zieloną, czyli w ulicę, która pewnie za kilkanaście lat będzie w dużej mierze zabudowana i potem trafi na ulicę Gdyńską i tam już, powiedz sobie, będzie taki rozpad w kierunku na Mechelinki i na Rewę. Kolejne pytanie. Jak będzie wyglądać docelowo ulica Żeromskiego na odcinku AB? Rozumiem, że chodzi o tą istniejącą ulicę Żeromskiego i tu poproszę pana Krzysztofa, żeby pan Krzysztof odpowiedział. Tak, ulica na kierunku AB, już wrócę do prezentacji. O. Żeromskiego na kierunku AB. Tak, to może, przepraszam, tutaj dojdę do, o, tak pokażę, będzie chyba korzystniej. O, teraz będzie. Tak, czyli kierunek AB, ulica Żeromskiego, ta istniejąca ulica Żeromskiego, tak, zakończy się pracą do zawracania, tak jak wspomniałem, ruch rowerowy będzie prowadzony w kierunku tego projektowanego ronda, natomiast tutaj są planowane dwa odcinki dróg łączących, tak, tutaj na zasadzie skrzyżowanie bez sygnalizacji świetnej, natomiast już w rejonie przystanku kolejowego będzie to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na przedłużeniu ulicy Fiołkowej. No i sama ulica Żeromskiego będzie miała uspokojenie ruchu. Tak zakładam, że w tym momencie główny ciąg komunikacyjny to będzie ta ulica Nowa Żeromskiego w układzie dwujezdniowym.
Dodam tylko, że tutaj to skrzyżowanie docelowo, jeżeli będzie taka potrzeba i za w perspektywie kilku lat zajdzie taka konieczność, również można wyposażyć przy takiej geometrii w sygnalizację świetlną, tak żeby ten ruch był płynny. No dodam jeszcze, że oczywiście to zależy od zarządcy drogi, czyli tutaj od urzędu gminy, natomiast można dopuścić takie rozwiązanie, że ulica Żeromskiego będzie miała uspokojenia ruchu, jakieś elementy bardziej sprzyjające UNRF-owi, czy no, kierunkowość, natomiast i tak główny ciąg komunikacyjny to jest ta Nowa Żeromskiego, ona ma taką przepustowość, że w tym momencie Stara Żeromskiego, nazwijmy to, będzie istniejąca Żeromskiego, będzie mogła być zagospodarowana w taki sposób, żeby była przyjazna dla mieszkańców i żeby mimo wszystko było z niej dużo pożytku. Dziękuję. Szanowni Państwo, odpowiadając na kolejne pytanie, czy cała ulica Derdowskiego będzie dwujezdniowa, dwukierunkowa przed rozpoczęciem budowy obwodnicy? Odpowiedź oczywiście brzmi nie. Na chwilę obecną ulica Derdowskiego pozostanie tak, jak została w tej chwili wybudowana. Koncepcja, którą zrobiliśmy, tak naprawdę posłużyła do rezerwy w planie miejscowym i myślę, że ona będzie wbudowana no, docelowo w późniejszym czasie, natomiast najpierw obwodnica Pierwoszyna. Kolejne pytanie. Przy skrzyżowaniu A nie uwzględniono problemu braku ciągłości DDR wzdłuż Żeromskiego po zachodniej stronie ronda. Czy jest możliwość korekty w tym zakresie? Tak jak pan Krzysztof tutaj powiedział, to jest na chwilę obecną koncepcja. Myślę, że jest możliwość, ale to już myślę na etapie szczegółowego projektu budowlanego. Czy na rondach z dwoma pasami ruchu, na przykład rondo Derdowskiego, Żeromskiego, planowana jest sygnalizacja świetlna dla pieszych i rowerzystów? Na chwilę obecną nie zakładamy. Myślę, że to przy rondzie turbinowym tylko by skomplikowało sytuację komunikacyjną. Także na chwilę obecną raczej tego nie przewidujemy. Wreszcie nie będzie parkingu przed rondem na ulicy Żeromskiego. Tu się akurat zgadzam. Na jakiej podstawie zdecydowano o takich, a nie innych układach skrzyżowań? Tutaj też poproszę pana projektanta, pana Krzysztofa, jakby mógł odpowiedzieć. Tak jak wspomniałem na początku, to opracowanie było poprzedzone analizą ruchu drogowego i prognozą ruchu drogowego w perspektywie 10 lat, które na potrzeby tego opracowania zostały zrobione. Ta geometria skrzyżowań z pewnymi wyjątkami, bo tu mamy wariant trzeci, gdzie mamy te dwa ronda blisko siebie i ten układ oddziaływania jest dosyć kłopotliwy do zobrazowania, ale wszystkie te rozwiązania są przeliczone, żeby w perspektywie kilkudziesięciu lat ten prognozowany ruch był w stanie przenieść. Oczywiście jeżeli w jakiś drastyczny sposób te opracowania nie spełniłyby, znaczy ta prognoza ruchu by się nie sprawdziła i na przykład byłaby konieczność zmienienia układu, no to na pewno układ skrzyżowań z sygnalizacją świetlną jest bardziej przewidywalny, bardziej można na niego wpływać. Rondo, jeżeli się już zbuduje rondo, to ono już musi funkcjonować. Natomiast ronda, które my zaproponowaliśmy, będą miały przepustowość no być może nawet 2,5 tysiąca samochodów na godzinę, co na dzień dzisiejszy, jak mamy, tutaj przytaczałem, w Pierwoszynie jest to natężenie rzędu 1200 pojazdów, w Korsakowie na rondzie 1600 pojazdów na godzinę, w godzinie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, no to w tym momencie, jak mamy rondo dwupasowe, to jeszcze jest duży zapas i nawet w perspektywie prognozy ruchu to rozwiązania pozwolą na zapewnienie dobrych warunków ruchu w kolejnych latach. Kolejne pytanie odnośnie skrzyżowania E, odnośnie promienia łuków. Jest stwierdzenie, że na skrzyżowaniu E promienie łuków uniemożliwiają ruch autobusów na relacji Pierwoszyno-Mosty. Panie Krzysztofie, czy można? Tak, skrzyżowanie E to jest
sekundkę, tutaj się musi poprzyłączać. Tak, 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 już dochodzi. O, tutaj widać. Tak, znaczy no tutaj, jeżeli tak przybliżę, tak, jest na dzień dzisiejszy, są parametry wyjściowe, to są 6-metrowe łuki, tak jak wspomniałem, to jest koncepcja. Jest miejsce przewidziane na poszerzenie nawet do 12 metrów i ten autobus na etapie projektu budowlanego, wprowadzenie tego autobusu myślę, że nie będzie większym problemem, także na pewno można to dostosować. Przy czym no tutaj też trzeba się zastanowić, tutaj też była debata z przedstawicielami zamawiającego, na jakich relacjach autobusy będą jeździć i w jakiej liczbie i jakie autobusy, tak? Także to na to pytanie też trzeba odpowiedzieć i jeżeli do etapu projektu budowlanego te pytania dostaną odpowiedź, oczywiście te geometrie zostaną dostosowane do wymogów przejezdności, zresztą jest to nakazane rozporządzenie o sytuowaniu dróg publicznych, to jest droga publiczna, to będzie droga publiczna, więc na pewno wszystkie relacje będą tak rozwiązane, żeby to ruch był zapewniony. Dziękuję. Kolejne pytanie, czy w wariancie pierwszym wykup terenów obejmuje tylko tereny prywatne na północ od aktualnego starego ronda Żeromskiego-Krzanowskiego? Nie, szanowni państwo, wykup terenów przewidujemy na całym odcinku, bo na całym odcinku będą gdzieś konieczne wykupy. Według różnych szacunków, oczywiście w zależności od wariantów, powierzchnie pod wykup wahają się w okolicach 4 hektarów, także na całym odcinku będą te wykupy robione. Kolejne pytanie, pan Andrzej Śliwiński, można prosić wizualizację newralgicznego odcinka w Kosakowie przy stacji paliw dla wariantu 2 i 3. To może ja tutaj odpowiem. Na dzień dzisiejszy dysponujemy tylko rysunkami technicznymi, tak jak tutaj widać, ze względu na to, że ten wariant no jest tutaj bardzo, bardzo ciasny, tak jak widać. No nie wszystko na wizualizacjach byłoby dobrze odzwierciedlone, więc no nie mamy na dzień dzisiejszy wizualizacji tego odcinka dla tego wariantu rozwiązania. Tak. Szanowni państwo, a propos tego przebiegu, tu jeszcze może kilka takich rzeczy dosyć istotnych jakby do dodania. Tu jest faktycznie bardzo ciasno między stacją Bogdan a cmentarzem, jest bardzo mało miejsca. Myśmy to spróbowali wcisnąć tak trochę na siłę. Ten wariant jest obarczony tak naprawdę kilkoma poważnymi uciążliwościami, to znaczy po pierwsze wchodzimy trochę w kolizję z infrastrukturą podziemną stacji benzynowej, która byłaby niezbędna do przebudowania, a po drugie dwa zakłady, które są powyżej stacji benzynowej, miałyby ograniczenie w funkcjonowaniu, to znaczy tam w chwili obecnej jest stacja diagnostyczna między innymi dla samochodów ciężarowych. Po wybudowaniu tutaj obwodnicy Pierwoszyna ta stacja diagnostyczna już samochodów ciężarowych nie mogłaby obsługiwać, tylko i wyłącznie samochody osobowe, co jest na pewno też jakimś dużym, jest dużą uciążliwością w tym miejscu. A dwa, jeszcze jakby można było, panie Krzysztofie, trochę przesunąć to rondo, to jeszcze opowiem a propos tego ronda, żeby, a dwa, w tym wariancie to rondo, które jest tutaj zrobione, ono jest dosyć mocno takie dysfunkcyjne na starcie, to znaczy na relacji z Dębogórza w kierunku do Pogórza nie ma możliwości skręcić samochodem ciężarowym bądź autobusem, czyli wszelkie duże samochody musiałyby wjechać na rondo, zrobić kółko na rondzie i dopiero wtedy wjechać w kierunku Kosakowa i Pogórza, co też powoduje, że ten wariant no, robi się trochę dysfunkcyjny, bo wydamy wiele milionów złotych na budowę dużego ronda, które na starcie będzie już obarczone poważnymi wadami, szczególnie dla komunikacji publicznej. Kolejne pytanie. Jak z badaniami środowiskowymi dotyczącymi hałasu? To myślę, że to nie jest na tym etapie. Jesteśmy na etapie koncepcji wyboru jakby korytarza, także to nie jest tutaj. Pan Sebastian Wilk napisał, super, że będzie parking rowerowy. Niestety w żadnym z wariantów przy skrzyżowaniu A nie uwzględniono problemu braku ciężkiej DDR wzdłuż, ciągłości DDR wzdłuż Żeromskiego. To już mówiłem wcześniej,
na etapie docelowej dokumentacji budowlanej jesteśmy w stanie to pewnie jakoś zrobić. Pani Iwona Żaba pyta się, czy PGNiG dołoży się do dofinansowania. Odpowiedź brzmi nie. Pan Marcin, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pan Alfred Miklaszewicz, dlaczego jest brany pod uwagę wariant numer 1, z którego wójt zrezygnował na wizji lokalnej? Przecież wójt oficjalnie oświadczył, że wariant jest niewykonalny. Panie Alfredzie, już tłumaczę, my bierzemy pod uwagę wszelkie warianty i staramy się wybrać ten, który jest najmniej inwazyjny i najbardziej korzystny komunikacyjnie dla wszystkich mieszkańców. No, gmina jest miejscem dla mieszkania 16 tysięcy mieszkańców, przejeżdża tędy wiele samochodów. Wiem, że byliśmy na wizji lokalnej i stwierdziliśmy, że może być po prostu ciasno, natomiast po przeanalizowaniu i zrobieniu korekty w wariancie numer jeden, uważamy, że ten wariant jest realny do przeprowadzenia bez znacznej ingerencji i w działkę numer 112, i tak naprawdę w działkę parafialną. Ten wariant tak naprawdę powoduje bardzo dobrą komunikację i parafii, i parkingu, o czym tu już mówił pan projektant. Powoduje też bardzo dobrą komunikację w stosunku do nowych osiedli, które są zlokalizowane w rejonie ulicy Słonecznikowej, Astrowej i Kminkowej. I tak naprawdę największe minusy tego wariantu to jest fakt, że przechodzimy tak naprawdę przez w pobliżu dwóch, nazwijmy to, nieruchomości, czyli nieruchomości parafialne i pana nieruchomości. Natomiast jeżeli popatrzymy na minusy jakby pozostałych wariantów, czyli wariant drugi, trzeci też nam powoduje wejście, już pomijając jakby o stronie wojskowej, że wchodzimy na stronę wojskową, ale też wchodzimy na nieruchomości przedsiębiorców przy ulicy Niezapominajki i mocno ograniczamy tak naprawdę ich funkcjonowanie. A wariant czwarty, w którym idziemy najbliżej Pierwoszyna, powoduje, że wchodzimy na trzy czy nawet cztery gospodarstwa rolne, które są w tamtym miejscu i tam też wchodzimy tak naprawdę bardzo blisko zabudowań i wchodzimy na działki prywatne. Także przedstawiam informację, że każdy wariant ma swoje plusy i ma swoje minusy. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie konsultacji. Chcemy usłyszeć tak naprawdę głos wszystkich mieszkańców, co oni na ten temat sądzą. No, wariant pierwszy jest, to co powiedział pan projektant, jest jakby najbardziej czytelny komunikacyjnie, rozwiązuje najwięcej problemów komunikacyjnych, jest też finansowo najtańszy, najszybszy do realizacji i o ile dobrze pamiętam, ma też chyba najmniejszą, że tak powiem, powierzchnię tych wywłaszczonych terenów. Natomiast decyzja ostatecznie, który wariant zostanie wybrany, nie została jeszcze podjęta, także na razie robimy konsultacje, czekamy na opinię wszystkich. Postaram się odpowiedzieć teraz na następne pytania. Pan Sebastian Wilk pyta się, z jakiego punktu wynika niewykonalność. No, że odpowiem, myśmy sprawdzili, że ten wariant jest wykonalny technicznie, bez dużej ingerencji tak naprawdę w żadne zabudowania, także wszyscy mogliby na tym wariancie mocno skorzystać. Czy konieczne jest umieszczenie tyle sygnalizacji świetlnej? Według tej koncepcji sygnalizacje świetlne byłyby dwie, dobrze mówię panie Krzysztofie, czyli jedna, ewentualnie dwie, czyli na pewno byłaby sygnalizacja na skrzyżowaniu z ulicą Fiołkową, ewentualnie druga na skrzyżowaniu z ulicą Narcyzową. Pozostałe ronda byłyby obsługiwane bez sygnalizacji świetlnej. Wszędzie odchodzi się od sygnalizacji, są wiadukty. No wiaduktów tutaj nie porobimy, proszę państwa, myślę, że to nie jest ten etap, ale ronda takie bezkolizyjne na pewno dużo rozwiążą. Kolejne pytanie, czy w wariancie pierwszym wykup terenów obejmuje tylko tereny prywatne na północ od aktualnego starego ronda? Czy aktualni właściciele tych terenów wyrażają zgodę, są skłonni do współpracy? Szanowni państwo, ja tak jeszcze odpowiem tylko. W całym przebiegu, bo niektóry wariant nie weźmiemy, jest, o ile się nie mylę, 20 czy 30 nieruchomości, które musimy podciąć bądź przejąć faktycznie w całości. Także, żeby zrealizować tą inwestycję, niezbędne są na pewno wywłaszczenia w trybie specustawy drogowej. To w zależności od tak naprawdę, który wariant wybierzemy, zdecydujemy, czy tych wywłaszczeń będzie mniej czy więcej, ale jeżeli nie pójdziemy jakby w procedurę wywłaszczeń, to tak naprawdę tej drogi nie zrealizujemy. To zostaniemy w tym punkcie, w którym jesteśmy w chwili obecnej.
Pani Jolanta Gumińska. To jeśli Derdowskiego nie będzie dwujezdniowa, to będzie wąskim gardłem i korki będą na Derdowskiego i pułkownika Dąbka. Panie Jolanto, częściowo oczywiście mogę się z tym zgodzić, natomiast nie wybudujemy od razu wszystkich dróg. Myślę, że w pierwszej kolejności musimy rozwiązać problem tak zwanego wąskiego gardła, czyli między dwoma rondami w Kosakowie. Myślę, że częściowo budowa ulicy Chmielnej, paska z Dębugorza do Suchego Dworu rozwiąże ten problem, ale też nie w 100%. Także co do zasady, jeżeli chodzi o kolejność, to na pewno najpierw będzie obwodnica, tak zwana obwodnica Pierwoszyna. Ja mówię tak zwana, bo tak naprawdę ona tak jest też częściowo obwodnicą Kosakowa. Czyli najpierw ta inwestycja, potem dopiero będziemy realizować ewentualnie przebudowę ulicy Derdowskiego do dwóch jezdni. Pan Alfred Miklaszewicz, pytanie, które z argumentów podniesionych na wizji lokalnej straciły na ważności, że pan wójt bierze pod uwagę nadal wariant pierwszy? Panie Alfredzie, odpowiadam jeszcze raz. Po pierwsze, bardzo mocno zawęziliśmy ten wariant, czyli nie robiliśmy takich dużych pasów zieleni, nie robiliśmy takiej dużej rezerwy po bokach. Delikatnie odgięliśmy cały przebieg, czyli na pewno silosy, żaden z silosów nie będzie tknięty, jeżeli ten wariant zostanie wzięty pod uwagę. Nie zostanie też tknięty żaden z budynków u pana na działce, także to się po prostu zmieniło, dlatego ten wariant tutaj po prostu też prezentujemy. Korki będą dalej, bo będą światła, będziemy stać dłużej w korku. Szanowni Państwo, realnie rzecz biorąc, przy tak dynamicznym rozwoju gminy Kosakowo, z tym, że będą korki, nawet gdybyśmy wybudowali 4 pasy ruchu, to trzeba się liczyć. Chociaż myślę, że przy tak tej inwestycji, którą my w tej chwili prezentujemy, to zakładam, że te korki byłyby mocno zminimalizowane. Dwa, jeżeli udałoby się zrobić główny fragment w Kosakowie, czyli między dwoma rondami i zapewnić dojazd do potencjalnego peronu linii kolejowej, to część mieszkańców też może się zdecydować na transport szynowy, bądź też na transport komunikacji publicznej i ten ruch komunikacyjny z gminy Kosakowo dalej w kierunku Trójmiasta na pewno może się jakoś rozłożyć. Pani Anna Jaremko, dlaczego ruch rowerowy jest połączony z ruchem pieszym poprzez CPR? Czy nie lepiej wydzielić osobno chodnik i drogę dla rowerów, tak aby było bezpieczniej? Panie Krzysztofie, jeżeli można. Teraz pytanie, o które to miejsce dokładnie chodzi, bo wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o połączenie ścieżki rowerowej z ciągiem pieszo-rowerowym, to jedynie taką sytuację mamy przy włączeniu się do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska, który biegnie, tak? I... Znaczy ten ogólnie pytanie, czemu robimy ciągi pieszo-rowerowe, a nie osobno chodnik, osobno... Znaczy wszędzie mamy, w całym układzie mamy wydzieloną ścieżkę rowerową i wydzielony chodnik, tak? Jedynie układ ciągu pieszo-rowerowego mamy w sytuacji dowiązania do istniejącego układu. Tak, ścieżka rowerowa i chodnik są rozdzielone od siebie krawężnikiem i opaską z kostki betonowej, także będzie wyraźne rozdzielenie tych dwóch rzeczy. Ja tylko jeszcze chciałbym tutaj wskazać, że tutaj po tych konsultacjach, właśnie po to są te konsultacje, żeby Państwa sugestie, Państwa spostrzeżenia też znalazły się w tej dyskusji, także jeżeli jest tutaj wśród Państwa osoba, która chciałaby wskazać jakieś propozycje, to oczywiście w najbliższych dniach można takie uwagi do nas skierować poprzez Urząd Gminy. I na etapie projektu budowlanego z pewnością te rozwiązania, jeżeli będą zgodne z przepisami, znajdą odzwierciedlenie w projekcie budowlanym. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie. Poza tym ulica Derdowskiego jest wąskim gardłem. Tu właściwie tu nie ma pytania. Na kiedy jest planowane rozpoczęcie budowy? Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne pytanie. Na chwilę obecną plany gminy Kosakowo są takie, że chcemy przede wszystkim wybrać wariant, czyli w którym kierunku idziemy. Mam nadzieję, przynajmniej takie sobie postawiliśmy cele, żeby najdalej kwiecień
ewentualnie maj, czyli początek wiosny, żeby wybrać już konkretny wariant, w którym idziemy. Następnie gmina Kosakowo ogłosi przetarg na prace projektowe. Realnie zakładam, że dla tego typu przedsięwzięcia, gdzie konieczna będzie i decyzja środowiskowa, i pozwolenie wodnoprawne, a te wszystkie dokumenty, coraz trudniej, może nie tyle, że coraz trudniej się zdobywa, ale coraz dłużej się na wszystkie czeka. Ostatnio na kolejne pozwolenie wodnoprawne czekaliśmy prawie rok czasu. Myślę, że realnie proces projektowania to jest około 2 lat. Trzeba zająć i myślę, że potem na pewno będziemy szukać współfinansowania całej tej inwestycji i potem będziemy rozpoczynać realizację. Staram się odpowiedzieć na pozostałe pytania. Pani Anna Wojtunik się pyta, w jakim okresie czasowym były wykonywane badania ruchu w Pierwoszynie? W różnych porach roku są różne. Wydaje mi się, że... albo poproszę pana Krzysztofa, żeby odpowiedział. Tak, znaczy pomiary ruchu drogowego, ta analiza, bo ta koncepcja też już pracujemy nad nią wiele miesięcy. Pomiary ruchu były robione w 2018 roku, były w tak zwanym okresie miarodajnym. Zdaje się, że to był chyba kwiecień albo marzec. Musiałbym to szczegółowo sprawdzić, także bardzo bym prosił, jakby pani była uprzejma napisać do nas pytanie, a ja szczegółowo odpowiem, jakie były pomiary i w jakim czasie były wykonywane. Pan Paweł Kołodziej, czy nie byłoby zasadne wybudowanie lewoskrętu w ulicę Fiołkową jadąc od Derdowskiego? Szanowni Państwo, ja powiem tak, to jest jeszcze koncepcja, więc być może takie lewoskręty by się pojawiły, chociaż w tym miejscu na pewno będzie też sygnalizacja świetlna, czyli ona na pewno ułatwi skręt w ulicę Fiołkową, zresztą podobnie też będzie z ulicą Narcyzową. Pan Jakub ponownie pyta, czy docelowo cały układ drogowy łącznie z ulicą Derdowskiego został zbadany w środowisku symulacyjnym? Nie chodzi o same obliczenia teoretyczne przepustowości skrzyżowań. Panie Krzysztofie, czy... Nie, dla tego projektu nie była wykonywana mikrosymulacja ruchu drogowego. Na ten moment są obliczenia zgodnie z instrukcją przepustowości warunki ruchu obliczone dla poszczególnych rond i skrzyżowań i wykazały one rezerwy przepustowości, w związku z czym nie było wykonywanej symulacji. Szanowni Państwo, kolejne pytanie. Czy wejście na teren lotniska nie spowoduje opóźnienia inwestycji? Tak, Szanowni Państwo, potencjalnie gdybyśmy chcieli wchodzić z inwestycją na teren lotniska, na teren tak zwany teren zamknięty, może to spowodować opóźnienie inwestycji. Czysto teoretycznie może ją też całkowicie zablokować, jeżeli wojsko by kategorycznie jakby nie wyrażało zgody na wejście na teren zamknięty. Natomiast po wstępnych, ale tak naprawdę bardzo wstępnych rozmowach, mając świadomość, że prawdopodobnie tam będzie jeszcze linia kolejowa przebiegać, to wchodzimy na takie niestrategiczne elementy tego lotniska. Także myślę, że raczej tutaj byłaby pozytywna zgoda ze strony władz wojskowych. Odpowiem dalej. Czy nie ma innego rozwiązania, aby skierować ruch poza tereny tak ciasno zabudowane? Nie chodzi o samo Pierwoszynę. Rozumiem, że chodzi o Kosakowo. Szanowni Państwo, specjalnie zrobiliśmy 4 koncepcje. Jeden wariant przebiega między parafią a gospodarstwem w Kosakowie, drugi wariant między cmentarzem a stacją benzynową, czwarty wariant wychodzi poza Pierwoszyną, bliżej Pierwoszyna. Piąty wariant to chyba co najwyżej moglibyśmy się pokusić o pozostawienie tego tak, jak to jest w tej chwili, czyli w ogóle nie budować, bo piątego wariantu tak naprawdę nie było. Czysto teoretycznie moglibyśmy się jeszcze pokusić o wyburzenie polomarketu, bo kiedyś tak na brudno żeśmy rysowali taki wariant, żeby przed linią kolejową puścić trasę, ale to by się wiązało z wyburzeniem polomarketu całego, bo tam musiał być duży jakby taki węzeł i mogłoby też być kolizja z tunelem linii kolejowej pod ulicą Żeromskiego. Także myślę, że chyba kolejnego wariantu raczej tutaj nie zrobimy i myślę, że po prostu na jeden z tych 4 wariantów musimy się zdecydować. No bo raczej wszyscy są zgodni z tego, że nie chcemy postawić tego w chwili, tak jak to jest obecnie, czyli żeby główny tranzyt przechodził przez Pierwoszyno. Musimy się na jeden z tych 4 wariantów zdecydować i po prostu w jakimś wybranym kierunku po prostu już podążać.
Pan Jerzy Wójcik. Dzień dobry, panie wójcie. Witamy bardzo serdecznie. Uważam, że wariant czwarty jest najmniej kolizyjnym wariantem. Nie przechodzi przez zabudowania, a tereny pomiędzy linią kolejową a drogą nie będą i tak zabudowane ze względu na linię nalotu lotnisko. Wariant pierwszy jest najmniej przyjazny, gdyż skupia ruch w centrum Kosakowa oraz powoduje trudności dla starszych osób do kościoła. Rozumiem, że chodzi o dotarcie. Panie wójcie, już odpowiadam w ten sposób. Wariant czwarty być może byłby fajny, ale on też ma niestety kilka minusów. To znaczy minus jest taki, że wchodzimy w Pierwoszynie, w tereny tak naprawdę gospodarstw rolnych, podchodzimy dosyć blisko zabudowań i tam się będziemy też, że tak powiem, zmagać i pewnie z presją społeczną, i z protestami, i z różnymi trudnościami. Dwa, ten wariant czwarty ma dosyć duży taki problem komunikacyjny na odcinku między Kosakowem a Pierwoszynem. To znaczy, żeby dojechać na przykład na stację benzynową z Kosakowa, to będziemy musieli pojechać aż do Pierwoszyna, nawrócić na rondzie i wtedy pojechać na stację benzynową, czy też do kościoła, czy na gospodarstwo przy kościele, czy do polomarketu. I tak samo, chcąc wyjechać na przykład z kościoła w kierunku, powiedzmy sobie, Pierwoszyna, będziemy musieli pojechać do Kosakowa, nawrócić na rondzie i wtedy pojechać do Pierwoszyna. Także on ma dosyć duży taki problem komunikacyjny, a niestety nie możemy raczej tutaj zrezygnować z jezdni dwujezdniowej, gdyż cały ruch, co pan projektant pokazywał jakby na początku konsultacji, cały ruch właśnie idzie w tamtym kierunku, czyli musielibyśmy tak naprawdę doprowadzić drogę dwujezdniową aż do Pierwoszyna i tam dopiero ją rozgałęzić. Poza tym ten wariant ma jeszcze kolejny taki minus, że jak ktoś już dojedzie faktycznie do Pierwoszyna, to może stwierdzić, że starą ulicą Kaszubską i Gdyńską łatwiej się dostać do mostów niż jechać obwodnicą, bo droga będzie po prostu dłuższa. I to może spowodować, że ten efekt, który chcemy osiągnąć, żeby wyciągnąć samochody z centrum Pierwoszyna, możemy go docelowo tak naprawdę nie osiągnąć. Czyli ten wariant oczywiście ma jakieś plusy, ale ma też sporo minusów, pomijając fakt, że jest o 7 milionów droższy od pozostałych wariantów. Wójt podczas wizji stwierdził, że takiego natężenia ruchu nie można poprowadzić tak blisko kościoła i plebanii. Panie Alfredzie, już starałem się jakby odpowiedzieć na to pytanie. Na tyle skorygowaliśmy ten wariant numer jeden, że uważamy, że nie byłoby takich jakby utrudnień związanych z tym ruchem, a sam fakt, możliwość skomunikowania parkingu, możliwość tak naprawdę, że parafia nie musiałaby robić dojazdu przez teren cmentarza, tylko mogłaby wygospodarować więcej miejsc grzebalnych na cmentarzu parafialnych. To są dodatkowe plusy, które z tego wariantu pierwszego mogą wynikać. Pani Jolanta Gumińska, wydaje się, że wariant pierwszy jest najlepszy. Czy można te dokładniejsze slajdy umieścić na stronie urzędu? Tak, my po tych konsultacjach na pewno cały materiał będziemy starać się wrzucić na naszą stronę. Prawdopodobnie w dniu jutrzejszym to nastąpi. Pan Paweł, przypominam, że czerwony chodnik to nie droga rowerowa. Oczywiście zgadzamy się. Chodniki mają różne kolory, czerwony, czarny, zielony, niebieski, jaką tam producent kostkę wymyśli. Nie każdy kolorowy chodnik to ścieżka rowerowa. Jerzy Wójcik, dlaczego się obawiamy, że przy wariancie czwartym, że mieszkańcy nie będą z niego korzystać, tylko pojadą przez Pierwoszyno? To jest jakby natura kierowców. Kierowca wybiera najkrótszą, najprostszą trasę. Ja nie mówię, że tak będzie, bo zakładam, że część osób, które pojadą w kierunku na Złote Piaski czy do Rumi, pewnie wybierze obwodnicę Pierwoszyna, ale część osób, które będzie chciało pojechać do Mostów, Mechelinek czy do Pierwoszyna, wybierze pewnie tą trasę przez Pierwoszyno. Pan Henryk, czy będzie możliwość przedstawienia uwag? Tak, postaram się odpowiedzieć na pytania i postaram się jakoś udzielić głosu, jeżeli to będzie możliwe. Zaraz zobaczymy, czy to będzie technicznie możliwe. Pani Grażyna, wariant czwarty odcina lewoskręt do kościoła i stacji w Kosakowie. Może to być dużym utrudnieniem. Tak, ja właśnie o tym mówiłem. Pani Anna Wojtunik, pierwszy wariant jest zdecydowanie najlepszy, bo rozwiązuje problemy komunikacyjne w samej gminie i traktuje równo wszystkich użytkowników dróg, w tym nowych osiedli, a jako mieszkanka Pierwoszyna cieszę się, że będzie w sporej odległości od samej miejscowości. Tak, pani Aniu, to potwierdzam. Pan Jakub, światła nie muszą oznaczać korków. Tak jak na początku zauważono, w przypadku zmiany warunków ruchu na skrzyżowaniu ze światłami łatwiej jest dopasować się do nowych warunków.
Panie Jakubie, to potwierdzam tylko, że sygnalizacja świetna będzie najprawdopodobniej na ulicy Fiołkowej i Narcyzowej. Tu jeszcze czytam, nie bez powodu zdecydowana większość skrzyżowań w miastach nie ma formy ronda, zwłaszcza w takim kształcie, jak tutaj zaprezentowano. Odpowiem odnośnie tych rond. Wszystkie ronda są w formie rond turbinowych. Ja trochę przypomnę, że duże ronda turbinowe stosuje się nawet na drogach ekspresowych w Polsce i one mają czasami naprawdę bardzo dużą i sprawną przepustowość. Zwłaszcza, że jeżeli popatrzymy na układ tych rond, to na relacji prawoskrętu mamy pas wydzielony i powoduje to, że szybko można, mówiąc krótko, w prawo skręcić. Pan Sebastian Wilk. Uważam, że wariant czwarty jest najmniej korzystny. Przebiega zaraz koło zabudowań mieszkalnych Pierwoszyna. Ogromne rondo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego placu zabaw. Jest chyba też najdroższe. Tak, potwierdzam, o 7 milionów droższe. Co więcej, seniorzy w drodze do kościoła i tak muszą pokonać drogę dwupasmową. Tak, to są minusy, o których też już wcześniej wspominałem. Pan Alfred Miklaszewicz. Bliski przebieg drogi przy silosach wykluczy możliwość ich obsługi przez transport ciężarowy. Panie Alfredzie, jeżeli doszłoby do sytuacji, że ten wariant by został wybrany, to na pewno się spotkamy i na pewno rozwiążemy problem obsługi silosów. Także tutaj myślę, że o to może być pan spokojny. Pani Anna Wojtunik pisze, że zgłosi na pewno. Rozumiem, że chodzi o uwagi. Pani Grażyna. Rozwiązuje problemy komunikacyjne w gminie. Pierwoszyno to niecała gmina, ruch tranzytowy przez gminę się nie zmieni, korki pozostaną. Panie Grażyno, ja odpowiem trochę do początku jakby całych konsultacji. Ruch tranzytowy, tak naprawdę jedyną formą rozwiązania ruchu tranzytowego przez gminę Kosakowo to jest budowa drogi czerwonej, czy tak zwanej, nie wiem, tak zwanego opatu, czy Via Maris, czy drogi trzech powiatów. To jest jedyna opcja, żeby wyprowadzić ruch z całego powiatu puckiego i powiatu wejherowskiego w kierunku do Trójmiasta. Na chwilę obecną chyba wszyscy Państwo wiedzą, że nawet w sezonie turystycznym, jak ktoś wpisze na obwodnicy Trójmiasta Google, jak się dostać do Wacława czy na Hel, to w większości pokazuje trasę przez naszą gminę, bo jest najszybciej. Wiemy doskonale, że droga krajowa nr 6 w Rumi w sezonie letnim praktycznie stoi w miejscu, ulica Hutnicza też stoi w miejscu. Częściowym rozwiązaniem może być też budowana trasa kaszubska, która częściowo wyprowadzi ruch na tamtą część, powiedzmy sobie, wybrzeża w sezonie, ale myślę, że dla nas, dla gminy Kosakowo, droga czerwona to jest kamień milowy w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych, inaczej cały czas tranzyt będzie w mniejszym czy większym stopniu przejeżdżał przez naszą gminę. Pan Sebastian Wilk tutaj odpowiada w komunikacie. Pan Alfred Miklaszewicz, na mapach nie ma silosów, jest ich obecnie 6 sztuk. Również budynek i kościół stoją w rzeczywistości z innym miejscu niż na mapach. Czy można podejmować decyzję w oparciu o nieczytelne mapy? Panie Alfredzie, mamy aktualne mapy, mamy to już wszystko zaktualizowane. Sebastian Wilk, czy wariant czwarty może być całkowicie zablokowany lub opóźniony do nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo kiedy, odpuśćmy sobie ten wariant. Panie Sebastianie, no dziękuję za opinię. Takich opinii dobrze, żeby było też więcej. Anna Wojtunik, ale mosty Mechelinki, Rewa to też ta sama gmina i są w tej chwili w fazie największego rozwoju. Tak, to jest stwierdzenie faktu. Pani Grażyna, najwidoczniej można. Pani Anna Wojtunik, bo właśnie tak będzie, pojadał jak nic, a to jest największe gardło i domy przy Kaszubskiej, długo tego nie zniosą. Ja to jest panią Anią Wojtunik, muszę się zgodzić. Ostatnio też miałem kolejnych mieszkańców, którzy mieszkają w Pierwoszynie przy ulicy Kaszubskiej, którzy już będą pisać tak naprawdę do Zarządu Dróg Wojewódzkich pewnie o odszkodowania, bo taki jest po prostu ciężki ruch tranzytowy, że te domy, szczególnie te wybudowane wiele, wiele lat temu, one po prostu takich trzęsień po prostu długo nie wytrzymają. Pani Grażyna, dokładnie, obwodnica wchodzi między zabudowania w mostach. Ruch na tych drogach się nie zmieni tylko dlatego, że będzie to nowa inwestycja. Pani Grażyno, faktycznie jedną inwestycją pewnie wszystkich problemów nie rozwiążemy. Obwodnica Pierwoszyna będzie dochodzić na skrzyżowanie z ulicą Gdyńską i ulicą Zieloną i Wiązową. Dalej pojedzie starym śladem komunikacyjnym aż do Rewy. To, co mamy jeszcze w planach naszych trochę komunikacyjnych, to jest po pierwsze przebudowa wspólnie z powiatem ulicy Szkolnej z mostu do Mechelinek, a druga inwestycja to jest budowa ulicy Józefa Krauzego w Pierwoszynie
I to jest inwestycja, która częściowo może wyprowadzić ruch z mostów, to znaczy mieszkańcy Mechelinek i tamtej części Pierwoszyna będą mogli też w przyszłości pojechać ulicą Józefa, czyli ulicą do Morza i ulicą Józefa Krauzeko i zjechać tutaj na obwodnicę w Pierwoszynie. Pan Sebastian Wilk, wariant czwarty, to jakieś nieporozumienie. Wydaje się, że wydaje się być uwzględnieniem partykularnych interesów pewnych osób CC, nie wiem. Pan Andrzej Śliwiński. Na przedstawionych wariantach nie dostrzegłem jednej kwestii. W jaki sposób jest planowana komunikacja zbiorowa? Przystanki będą w obecnym miejscu przy UG i następne dnie autobusy będą przejeżdżały na przykład ulicą Narcyzową do Nowej Drogi, czy co z przystankami przy kościele i cmentarzu dla poszczególnych wariantów? Panie Andrzeju, już odpowiadam. To znaczy na pewno uwzględniliśmy dwa przystanki tutaj w rejonie Urzędu Gminy. To są duże przystanki, czy długie przystanki, na których zakładamy, że mogłyby się zmieścić dwa autobusy, które ewentualnie by się zazębiały. Na pozostałym fragmencie na razie tych zatok autobusowych nigdzie nie wyrysowaliśmy, ale to dlatego, że chcemy jeszcze rozstrzygnąć jakby system przyszłej komunikacji publicznej w gminie Kosakowo. To znaczy stoimy też przed takim wyzwaniem, że za chwilę, mamy nadzieję, że w najbliższych latach powstanie ulica Chmielna Paska, która wprowadzi nam całkowicie nową komunikację na relacji Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze i tam mamy już przystosowanie do linii autobusowej. Obwodnica Pierwoszyna też może spowodować, że tędy niektóre autobusy pojadą i musimy na pewno usiąść wspólnie z ZKM-em, przeanalizować, jak w przyszłości mogłyby wyglądać połączenia komunikacyjne. Natomiast wydaje się, że na całej długości raczej wprowadzimy zatoki autobusowe, tak jak to zrobiliśmy na Derdowskiego, czyli zatoki, jeżeli już to powstaną na etapie budowy, nawet jeżeli od razu po wybudowaniu autobus nie pojedzie, to pewnie po kilku latach taka możliwość by była, ale to myślę, że już na takim finalnym etapie prac projektowych takie zatoki autobusowe zostaną wprowadzone. Pan Jakub, dziękuję za odpowiedź. Pani Wona Żaba, pierwszy wariant najlepszy. Pan Marcin, czy drogowa specustawa właszczeniowa w pełni rekompensuje byłym właścicielom straty materialne? Panie Marcinie, trochę odpowiem, jak to wygląda, bo to nie jest oczywiście pierwsza inwestycja, którą zamierzamy realizować w trybie tej specustawy. Specustawa działa w sposób maksymalnie przejrzysty i sprawiedliwy, to znaczy na etapie realizacji faktycznie grunty są wywłaszczane, natomiast potem już nie przy naszym udziale, tylko przy udziale starosty i ewentualnie w trybie odwoływania wojewody jest ustalane odszkodowanie, które ma być zrobione w sposób sprawiedliwy i najbardziej taki słuszny dla właściciela nieruchomości, które gmina musi właścicielowi zapłacić. W tym odszkodowaniu zawsze jest liczona wartość gruntu oraz wartość wszelkich nakładów, które są na tym gruncie, które właściciel poniósł jakieś straty z tytułu wywłaszczenia. Także wydaje mi się, że tryb specustawy jest najbardziej sprawiedliwym takim narzędziem do odszkodowań za tego typu grunty. Pan Sebastian Wilk tutaj odpowiada. Pan Andrzej Śliwiński. Ulica Zielona będzie drogą wyższej kategorii. Przy wariancie czwartym jazda przez Pierwoszyno do mostów będzie powodowała trudności z włączeniem się do ruchu w ulicę Zieloną Gdyńską, więc sądzę, że ostatecznie mieszkańcy wybiorą jazdę nową trasą, a nie przez wieś. Panie Andrzeju, tak oczywiście może być, chociaż mówię, to wtedy już jesteśmy przed taką trochę dyskusją, bo mamy dwie trasy równorzędne i pewnie zależy, kto w którym kierunku będzie chciał pojechać. Pani Anna Wojtunik, dziękuję za odpowiedź i dobry kontakt z mieszkańcami. Pan Sebastian Wilk, pełne poparcie dla wariantu numer jeden. Tak. Pan Marcin 2, a jaka jest szansa zablokowania ciężkiego transportu Oltrans przez Pierwoszyno? Panie Marcinie, szans zablokowania tak naprawdę nie ma. No, Oltrans jest jedną z firm transportowych, tego typu firm jest tutaj bardzo dużo, które mają pełne prawo do korzystania z wszelkich dróg publicznych. Nie możemy postawić szlabanu dla jednego konkretnego, że tak powiem, przewoźnika drogowego, ale myślę, że jedyna szansa to jest po prostu wyprowadzić ruch z Pierwoszyna na obwodnicę Pierwoszyna, czy na jeden po prostu z tych wariantów.
Czy problemem nie jest mostek w Kazimierzu o ograniczonej nośności? Panie Marcinie, już odpowiadam. Mostek w Kazimierzu o ograniczonej nośności faktycznie jest swego rodzaju problemem. Natomiast z informacji, które wiem, firma PEWiK w najbliższym czasie, znaczy mam nadzieję, że to będzie albo w tym roku, albo najdalej w przyszłym, chce przebudować kanał, który prowadzi ścieki z oczyszczalni ścieków w Dębogórzu, który przechodzi właśnie pod drogą wojewódzką i cały ten mostek ma być też wyremontowany w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Pan Marcin, jeden, według mnie wariant numer jeden ma najwięcej zalet i najmniej wad. Pan Przemysław, lepiej mostek w Kazimierzu niż ta obwodnica. Nie wiem. Pan Sebastian Wilk, to tak żartobliwie jeszcze na koniec. Gdzie będzie nowa górka staneczkowa w gminie? Panie Sebastianie, faktycznie to jest też, może to jest mały problem, ale jednak problem, o którym wbrew pozorom myślimy. Faktycznie budowa nowej trasy spowoduje, że częściowo będziemy musieli rozebrać aktualną górkę saneczkową, która w sezonie zimowym cieszy się niesamowitym powodzeniem. Natomiast myślę, że mogę Państwa zapewnić, że jeżeli do tego dojdzie, to stworzymy nową górkę saneczkową. Nie wiem, czy w tym miejscu, czy gdzieś w pobliżu, ale stworzymy taką górkę saneczkową, żeby nasze dzieci mogły jak najbardziej z niej korzystać. Kolejne pytanie, pani Iwona Żaba, a gdzie będą dożynki? Pani Iwono, nie odpowiem jeszcze na to pytanie. Myślę, że przez najbliższe jeszcze lata będą raczej w tym miejscu. Jeżeli to miejsce w pewnym momencie byłoby niewykonalne dla imprezy masowej, to na pewno się zastanowimy, gdzie ewentualnie taką imprezę masową zrobić. Zawsze w grę wchodziłaby możliwość zrobić to, powiedzmy sobie, na terenie lotniska, tak jak imprezy masowe typu Open Air czy Air Show. Oczywiście wymagałoby to trochę większych nakładów zabezpieczenia tego fragmentu terenu lotniska, żeby nikt nie szwendał się po lotnisku, tylko żeby byli w jednym konkretnym miejscu, ale na pewno o tym też pomyślimy. Pan Marcin pisze, że za to będzie zbiornik. No zbiorniki retencyjne musimy zrobić. Pan Sebastian Wilk, dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Pani Grażyna, z przeliczenia natężenia ruchu wynika, że największym problemem jest jednak ruch tranzytowy przez gminę w stronę ulicy Rumskiej. Tak, no ulica Rumska jest drogą wojewódzką, która tak naprawdę komunikuje i powiat pucki, i powiat wejherowski. I myślę, że no po to projektujemy tą obwodnicę właśnie, żeby wyciągnąć to na ulicę Rumską. Natomiast no to tak jak powiedziałem, jedyne rozwiązanie dla ruchu tranzytowego to jest budowa tak zwanej drogi czerwonej i wtedy możemy w większości ruchu takiego tranzytowego tak naprawdę większy wyeliminować. Pani Grażyna pisze, że obwodnica tego nie zmieni. Nie, no ma Pani rację, jakby obwodnica tego nie zmieni, tylko obwodnica po pierwsze, że spowoduje, że ten ruch będzie dużo płynniejszy, a dwa, no wyciągniemy ten ruch tak naprawdę ze ścisłej zabudowy Pierwoszyna. Ja tak przypomnę, że w Pierwoszynie tak naprawdę w najwęższym miejscu między zabudowaniami po jednej i po drugiej stronie to jest raptem może kilkanaście metrów od budynku do budynku. Już nie mówimy od granicy działki do granicy działki, tylko od budynku do budynku. Także nawet wariant pierwszy, ten, który przechodzi między parafią a gospodarstwem i również wariant drugi czy trzeci, które przechodzą między cmentarzem a stacją, nie są aż tak ciasno zlokalizowane, tylko mają dużo większą tak naprawdę rezerwę terenową. Pani Grażyna, sugestia wyciągnięcia ruchu przed wyjazdem do Kosakowa od strony Rumi przez las i pola. Przed wyjazdem do Kosakowa od strony... Pani Grażyno, to znaczy trochę byśmy się musieli tutaj rozpisać odnośnie różnych innych możliwości komunikacyjnych w gminie Kosakowo. Zaczynając od wariantu, że budowa ulicy Chmielnej Paska, którą uda nam się doprowadzić do Dębogórza, ma też w planach miejscowych przewidziane połączenie dalej do ulicy Rumskiej, czyli tam by się pojawiła kolejna alternatywa, nawet dla tego przysłowiowego tranzytu, bo trafimy prosto skrzyżowanie z ulicą przez Łąki w kierunku na Mrzezino. Dwa, jest też w planach tak zwana rezerwowa droga, oczywiście do niej naprawdę wiele lat minie, zanim ona powstanie, czyli od ulicy Derdowskiego przed ulicę Żeromskiego, Suchy Dwór w kierunku na Dębogórze wybudowanie, tak zwana droga potocznie nazywana 3KDZ, w tym roku będzie budowane już pierwsze skrzyżowanie, czyli tych połączeń komunikacyjnych jest tak naprawdę bardzo dużo, ale one są jeszcze odległe w czasie. No mówię, najbliższe realizacji jest tak naprawdę ulica Chmielna Paska, pewnie w
pozostałej, w następnej kolejności będzie ulica Złote Piaski na Złotych Piaskach w Kosakowie i kolejna duża inwestycja to jest właśnie obwodnica Pierwoszyna. Pytanie od pani Joanny, ile metrów oddzielać będzie ruch drogowy od ściany kościoła przy wariancie pierwszym? Przecież ciężarówki będą jechać 2 metry od ściany kościoła przy wariancie pierwszym. Pani Joanno, myśmy to na wizji lokalnej mierzyli. Od jezdni do ściany kościoła będzie, o ile dobrze pamiętam, chyba 12, a po korekcie chyba nawet więcej metrów. Co najmniej 12 metrów będzie między jezdnią a ścianą kościoła, czyli więcej niż cały pas drogowy w Pierwoszynie razem wzięty. Pani Grażyna pisze, tak, dokładnie, Chmielna. Potwierdzam. Pan Marcin, czy przygotowana będzie ankieta na temat wariantów? Tak, szanowni państwo, i tutaj będę chciał trochę zabrać głos, co chcemy dalej zrobić. To znaczy po tych konsultacjach, prawdopodobnie w dniu jutrzejszym zamieścimy na naszej stronie informacje z podsumowania konsultacji i zamieścimy prawdopodobnie też albo ankietę, albo poprosimy, żeby każdy po prostu w jakimś komentarzu wpisał, który wariant jest najlepszy. I myślę, że damy sobie, nie wiem, około tygodnia, może trochę więcej czasu na pozbieranie takiej informacji od mieszkańców, ale to postaramy się jutro dokładnie takie szczegółowe informacje państwu przekazać. Pani Grażyna, tylko nowa droga omijająca gminę tak naprawdę odciąży gminę. Potwierdzam, w połączeniu z drogą czerwoną tak. I to wszystko. I teraz ja wiem, że dwie osoby się zgłaszały na samym początku. Nie wiem, czy te osoby jeszcze... A, jeszcze pani Alina zapytała się, bardzo proszę o przybliżenie terminu realizacji. Postaram się jeszcze odpowiedzieć. Na chwilę obecną planujemy wybrać jakby właściwy przebieg. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku na pewno ogłaszamy przetarg na projektowanie. Zakładamy czas projektowania pewnie co najmniej 2 lata. Potem pewnie będziemy robić montaż finansowy bądź szukać jakichś współfinansujących tą inwestycję i potem realizacja. Pani Grażyna, czy nie warto przeanalizować inne warianty ze względu na koszt obwodnicy? Pani Grażyno, myślę, że niezależnie od tego, wiem, że ten koszt jest wysoki, natomiast jakikolwiek inny wariant wybierzemy, bądź jakąkolwiek inną drogę, to pewnie z podobnymi kosztami będziemy się zmagać. Ulica Chmielna Paska to jest też koszt kilkunastu milionów złotych, chociaż to jest krótszy odcinek i dużo prostszy. Pan Jakub chciałby zabrać głos. Pani Joanna, 12 metrów, to tam cały pas będzie miała ta droga ze ścieżką. Pani Grażyna, ale inny wariant i tak będzie konieczny. Inny wariant, znaczy rozumiem, że chodzi o inny wariant komunikacyjny, nie mówimy o wariancie jakby innym wariancie obwodnicy Pierwoszyna, tylko w ogóle o wybudowaniu też innej drogi. Dobrze, szanowni państwo, ja myślę, że chyba udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wiem, że zgłaszały się teraz tak, zgłosił się tutaj pan Jakub, który chciałby zabrać głos, zgłosił się też pan Wojciech i pan Henryk, to może możemy zacząć od końca, pan Jakub tutaj się zgłosił, czy można pana Jakub? Panie Jakubie, czy nas słychać? Czy... Pan Jakub na dole może kliknąć ikonkę do włączenia mikrofonu i kamery. Panie Jakubie, jeżeli ma pan ikonkę z kamerą i z mikrofonem, to mógłby pan zabrać głos. Tak, czy słychać mnie? Halo? Panie Jakubie, nic nie słyszymy. Teraz mnie słychać? Ja mam... Pan Wójt chyba nie słyszy, bo to widzę, że na czacie jest napisane, że inni słyszą. Także jest chyba ok. Ja bym chciał dopytać może na początek, ponieważ mówimy tutaj przede wszystkim właśnie o tym obejściu Pierwoszyna. Obawiam się trochę tego kosztu, ponieważ no, tak jak tutaj sam pan wójt wspomniał, będzie to około kilkudziesięciu milionów złotych. Tutaj od samego początku założenie było takie, żeby dowiązać to do ulicy Derdowskiego też, poszerzone już do wariantu dwóch jezdni. Czy jakby bardziej racjonalnym byłoby skupić się na tym, żeby zamiast tego przekroju dużego, między innymi w Kosakowie, no tam te dwie jezdnie, skupić się przede wszystkim na obejściu Pierwoszyna i rozwiązaniu tego problemu, jakim jest w tym momencie tranzyt przez Pierwoszyno,
zamiast budowania takiego dosyć przeskalowanego układu drogowego tam w okolicach Urzędu Gminy. Też chciałbym tutaj nawiązać do tego, co pan Andrzej Śliwiński tutaj pytał odnośnie transportu publicznego. Pan wójt mówił tutaj o planowanym węźle integracyjnym, że być może finansowanie tutaj mogłoby być z węzłów integracyjnych. No niestety w przypadku budowy tak rozbudowanego układu drogowego, tam za bardzo nie mamy miejsca na to, żeby zaprojektować chociażby pętlę autobusową. My tutaj widziałem, jest zaprojektowany parking, ale nie ma zaprojektowanego tak jakby żadnego miejsca na to, żeby przykładowo autobusy mogły zawracać. Ja bym to trochę nazwał bardziej takim w stosunku do stanu obecnego takim węzłem dezintegracyjnym, ponieważ po pierwsze oddalamy autobusy od miejsc docelowych, czyli na przykład Urzędu Gminy, przychodni, od zabudowań, my je oddalamy jeszcze bardziej w stronę lotniska, odcinamy tak naprawdę przesiadki, przykładowo z linii 146 na 173, czyli na relacji Mosty Pierwoszyno do Rumi w tym tutaj zaprojektowanym wariancie, na takiej przesiadce, gdzie teraz no, ta przesiadka odbywa się w niecałą minutę, przechodzimy z jednej jezdni na drugą, to tam musielibyśmy przekroczyć całą jezdnię. Uważam, że troszeczkę pominięto zupełnie transport zbiorowy tutaj w tym układzie i to myślę, że to jest takie myślenie trochę życzeniowe, że ludzie przy tak nowej, rozbudowanej infrastrukturze drogowej będą korzystać z autobusów i z tej kolei, jeżeli będą mieli do wyboru super nową drogę. Może się za chwilę okazać, że te osoby, które dotychczas korzystały z autobusów, uznają, że jednak wolą jechać autem. Więc myślę, że to troszeczkę zostało pominięte i myślę, że samymi samochodami, my, bo też tutaj było wspomniane o kolei, my samymi samochodami nie zasilimy tej kolei, to musi być właśnie rozwiązane dosyć funkcjonalnie, czyli przesiadki między autobusami i koleją, one muszą być funkcjonalnie rozwiązane, ponieważ samymi samochodami i dojazdem jakby samochodowym my tego nie rozwiążemy, ponieważ no parking tutaj policzyłem, miejsc samochodów jest około lekko powyżej 200, no to 200 miejsc, no to przyjmijmy nawet 300 osób, które przesiądą się z samochodu, no to to jest po 1/4 takiego składu SKM-ki, która kursuje w tym momencie między Wejherowem a Gdańskiem. Także myślę, że też na pewno będą podnoszone tutaj przez inwestora kolejowego, czyli przez PKP PLK, analizy jakiejś tam efektywności. Jeżeli my zaprojektujemy coś takiego, to myślę, że to się może potem nie spiąć nam właśnie pod względem efektywności takiej tych przesiadek na kolej. To jeszcze na pewno chciałbym, no ja rozumiem, że to jest koncepcja, nie widzę w tej koncepcji żadnych rozwiązań, nie widzę żadnej zieleni, czy to od strony lotniska, czy to od strony ulicy Żeromskiego i też tak do tego pan tutaj mówił o tym, że każdy metr to było odnośnie ścieżek rowerowych, że każdy metr to jest od razu duży koszt, to trzeba wywłaszczyć większą działkę i tak dalej, pas drogowy poszerzyć. Zgadzam się z tym i chciałbym, żeby to również było jakby stosowane i realizowane w kontekście jezdni, ponieważ jezdnia ma naprawdę, jest bardzo szeroka, ma zaprojektowane pasy są po 3,5 metra, a drogi dla rowerów są jakby maksymalnie ściśnięte, tak samo chodniki. Mam nadzieję, że jednak będzie to jakoś wyważone i racjonalnie zrealizowane, a nie, że zrobimy bardzo przeskalowany układ drogowy, a jednocześnie będziemy oszczędzać na wszystkich innych miejscach. To też odnośnie ulicy, to jest chyba ulica Fiołkowa, chodzi nie Fiołkowa, tylko z osiedlem Słonecznikowym. Tam jest skrzyżowanie i ta ulica Słonecznikowa jest zaprojektowana na 5 metrów. Nasuwa mi się taki komentarz, że my w tych kluczowych momentach, gdzie rzeczywiście moglibyśmy zainwestować, żeby tam na przykład tamto skrzyżowanie z tą Słonecznikową było rozsądnej szerokości, żeby droga powiedzmy miała 6-7 metrów, to my na tym oszczędzamy,
a na takim układzie jakieś wielkie ronda, namnożone, dwa szerokie pasy, na tym zupełnie nie oszczędzamy. Także myślę, że żeby jednak taką refleksję na temat tego, żeby ta inwestycja, która będzie naprawdę ogromnym kosztem, żeby była przede wszystkim efektywna. I myślę, to tyle, już dosyć dużo powiedziałem, więc... Panie Jakubie, bardzo dziękuję za pytanie. Postaram się w skrócie odpowiedzieć, zaczynając jakby od tematu, czy on nie jest jakby przeskalowany w stosunku do potencjału jakby gminy Kosakowo. Ja cały czas mówię, że na chwilę obecną gmina Kosakowo to jest 16 tysięcy. W realnej perspektywie, nie wiem, 10-20 lat może być to 35 tysięcy z dalszą perspektywą wzrostu. Także wydaje mi się, że ten układ już tak bardziej odpowiada na docelowy, że tak powiem, rozwój komunikacyjny gminy Kosakowo. Odnośnie komunikacji publicznej, bo pan wspomniał tutaj odnośnie przy urzędzie gminy, że trochę oddalamy układ od urzędu gminy i tak naprawdę może być wszędzie dalej, i do ośrodka zdrowia, i do biblioteki, i do GOPS-u, dla urzędu gminy. Faktycznie, może być trochę dalej, natomiast to nie są jakieś takie duże odległości, a wydaje mi się, że pokonanie takiej drogi dwujezdniowej, żeby dostać się czy na przystanek autobusowy, czy na peron linii kolejowej, raczej to nie jest duży problem. Ja trochę podpowiem, że podobny przystanek jest w Redzie, który był oddawany bodajże rok czy dwa temu, już nie pamiętam. Też cały taki węzeł komunikacyjny, była droga krajowa przebudowywana, krajowa, gdzie też dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, został zrobiony duży parking przy linii kolejowej. Parking jest non-stop pełen. Kilka razy przejeżdżałem, niejednokrotnie przejeżdżałem przez Redę w ciągu dnia i widziałem, że parking tak naprawdę jest wypełniony po brzegi i wielu mieszkańców tak naprawdę dojeżdża tam i przesiada się na SKM-kę i jedzie dalej w kierunku do Trójmiasta. I jeszcze tylko tak wracając właśnie a propos tego odcinka tutaj jakby w Kosakowie, że jest ten układ dwujezdniowy, jest to podyktowane głównie tym, że ten układ, który mamy w chwili obecnej, czyli dwa małe ronda plus wąska dróżka ulica Żeromskiego, on jest w tej chwili niewydolny. Tak naprawdę wszyscy to widzą, że jak wracamy po południu z Gdyni do Kosakowa, stoimy w korku, z rana stoimy w korku na drogach dolotowych tutaj do tego ronda, czyli żeby zrobić tutaj ten fragment jako dwujezdniowy, uważamy, że to jest jakby taki priorytet. Natomiast jeżeli mielibyśmy realizować inwestycje w jakichś tam etapach, to nie chcę w tej chwili jakby nawet typować, który fragment byłby jako pierwszy, bo tak naprawdę każdy z tych fragmentów jest bardzo ważny. Ostatni fragment, czyli ulica Zielona w Mostach, też jest bardzo ważny, bo tam idą cały czas zabudowania z jednej strony i tam mieszkańcy też bardzo na tą drogę czekają. Kolejny, który się zgłaszał tak naprawdę, to był pan Henryk. Nie wiem, pan... Ja może jeszcze tak? Tutaj odpowiem, że ja nie mam wątpliwości, że taki parking prędzej czy później się zapełni, to jakby to nie o to chodziło. Chodziło tutaj przede wszystkim właśnie o transport publiczny i może nie o same oddalenie, bo ośrodek zdrowia, urząd gminy też, ale dla na przykład osiedli, powiedzmy z osiedla Słonecznikowego, generalnie z zachodniej części Kosakowa, to jest dokładanie kolejnych jakby 100 metrów. Czy rozwiązaniem nie byłoby pozostawienie ruchu, uspokojenie starej ulicy Żeromskiego, pozostawienie ruchu i pozostawienie tam ruchu autobusowego i na przykład powiązanie w pobliżu gdzieś Biedronki, wjazd tylko na przykład dla transportu publicznego, zamiast tego, żeby wyrzucać to gdzieś pod lotnisko, gdzieś, gdzie trzeba będzie pokonać właśnie cztery pasy, czy może właśnie tego nie wziąć pod uwagę, żeby te autobusy jednak zostawić tam przy urzędzie gminy, no myślę, że tam będzie miejsce, tam będzie można przykładowo swobodnie przesiadać się między przykładowo 146-173 w tym momencie, tak? Panie Jakubie, odpowiadam, myśmy analizowali to, natomiast ten układ komunikacyjny dla autobusów byłby taki dosyć mocno karkołomny, szczególnie o ile powiedzmy z Dębogórza autobusy spokojnie tu mogłyby wjechać, to potem już na relacji z Pierwoszyna, pokonując duże rondo turbinowe i potem na małym skręcie skręcając, to byłoby mocno jakby karkołomne. Dwa, to rondo przy ulicy Żeromskiego, tam też nie wygospodarowalibyśmy tak naprawdę zjazdu dla komunikacji publicznej, czyli komunikacja publiczna musiałaby pojechać albo ulicą Fiołkową, albo ulicą Narcyzową. To oczywiście jest do zrobienia, tylko wówczas z drugiej strony oddalamy komunikację autobusową od peronu linii kolejowej. Tu ma pan rację. Tak, tylko kwestia tego, czy ta kolej, bo my tutaj cały czas dajemy trochę jako pewnik, że ta kolej powstanie. Ja myślę, że to jest takie myślenie no dosyć życzeniowe. Ja również gorąco wierzę i gorąco kibicuję temu, żeby ta kolej jednak powstała.
ale jednak no, realia są takie również w kontekście tego, że no, Pomorze dostanie 40% mniej środków w nowej perspektywie. Że ta kolej, ja myślę, okej, my ją traktujemy, ale na razie ja bym się skupił na takich przyziemnych sprawach i tym, powiedzmy, perspektywie najbliższych 10 lat, tak, żeby nie utrudniać sobie zadania przez to, że może tam kiedyś docelowo za ileś tam lat naście to będzie, nie? Na takiej zasadzie. Ale dziękuję bardzo za odpowiedź. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejny był pan Henryk, o ile się nie mylę. Jest i daje kamerkę i daje mikrofon. Panie Henryku, zachęcamy do włączenia mikrofonu. Panie Henryku, bardzo słabo słychać. Bardzo słabo słychać, by trzeba było to wziąć głośniej. Próbuję zaraz znaleźć, czy tu jest gdzieś pogłaśnianie. Albo będę głośniej mówił, czy teraz lepiej jest może? Jest lepiej. Dobrze, to może postaram się głośniej mówić. Bardzo dziękuję za takie konsultacje, bo to było moje marzenie i tutaj widzę, że gdyby tak było w wielu innych sprawach, to by być może wielu błędów byśmy uniknęli. Ale żeby nie przeciągać, chciałbym przedstawić uwagi Stowarzyszenia Polska 2050 i może odczytam pierwsze zdanie, a potem krótko. Po przeanalizowaniu profesjonalnych i bardzo szczegółowych materiałów, za które należy się uznanie, Stowarzyszenie Polska 2050 w porozumieniu z Instytutem Strategię 2050 Oddział Pomorski przedstawia poniższe uwagi. I ponieważ tych uwag jest na 3 strony, one będą złożone na piśmie do gminy, myślę jutro pojutrze, bo nie będę tu się szczegółowo odczytywał tego, bo ku mojemu miłemu zaskoczeniu większość tych uwag, które tu już mamy, są przedstawione przez pana projektanta i pana wójta i pokrywają się w znacznym, jak nie ponad 90% tutaj tymi uwagami, które zrobiło stowarzyszenie. Jedno, co w trakcie tych wypowiedzi tak ode mnie na gorąco, co chciałem zwrócić uwagę. Mamy też tutaj uwagi, że powinny być ronda turbinowe. Z tego projektu, jaki widzę, to nie wyglądają mi to na ronda turbinowe, bo powinny one mieć po wjazdy z każdej strony po czteropasmowe, czyli 2-2, bo inaczej one nie zdadzą tego, co mają usprawnić. No więc to jest taka na gorąco uwaga. Kolejne zalety, wady wariantów były idealnie przedstawione. Dodam tylko dla poparcia tutaj tego wariantu praktycznie pierwszego, bo to też tutaj tak mamy ujęte. Tu może podam w sumie dla tych trzech wariantów tam małą różnicę byśmy widzieli, żeby nanieść na odcinku BD w tym wariancie pierwszym, czy drugi, trzeci tak samo. Tam mamy dwie działki naszej drogi, 98 i 99 działki i przesunięcie, być może to w tym koncepcji to tego tak tam nie widać, ale widać niebieską linię, gdzie przebiega ta nasza droga gminna, więc tutaj już można to trochę poprawić. Ale jeżeli chodzi o obawy, szczególnie tam przed zgodą wojska i tak dalej, to nie bardzo bym się tym na tym etapie przejmował, to przejmować się można przy negatywnej opinii
przy uzgadnianiu już samego projektu, uzyskaniu z RID-u. Tym niemniej nie widzę najmniejszych przyczyn, dla których by wojsko mogło się nie zgodzić na przecięcie tam już prawie na końcówce tego pasa podejścia, tym bardziej, że tam są też jeszcze powyżej zabudowania budynki samego lotniska, więc tu o wysokość na pewno nie chodzi. A jednocześnie no, można by nawet już w ostateczności przyjąć wariant, że to będzie w zagłębieniu przeprowadzony ten krótki odcinek, już żeby nie było mówione, że samochody wystają ponad teren. To są takie na gorąco, tu nie ma wątpliwości co do wariantu tego ostatniego, no to jest jakaś w sumie, nie powiem, że pomyłka, ale ja tutaj w tych uwagach szczegółowych będziemy mieć podane nawet długości, że tutaj jest tak, ta trasa nowa byłaby o 323 metry dłuższa do pokonania, więc normalnie tubylcy by wiedzieli, że trzeba jechać nadal przez Pierwoszyno, bo nikt nie będzie 300 metrów nakładał w jakim celu, tak? Więc to ten wariant nie wchodzi w rachubę. Poza tym, no tam jeszcze te rozwiązania, to będzie w tych uwagach, bo tego jest trochę więcej. Żeby może nie przedłużać, największa obawa, którą żeśmy przeanalizowali przy wariancie pierwszym, to jest przebicie się, tak można to nazwać, pomiędzy zabudowaniami na początku, to jest chyba Żeromskiego 73, a plebanią. Dokładnie tu niepotrzebne są mapy szczegółowe, aktualne, wystarczy włączyć satelity i pomiar zrobić i dokładnie wynika, że pomiędzy zabudowaniami, nie mówię o silosach, bo one są wysunięte, ale silosy są najłatwiejsze do przeniesienia w inne lepsze miejsce, ale pomiędzy zabudowaniami są dokładnie, jest odległość 32 metry. I teraz, ponieważ linia zabudowy od dróg wojewódzkich i powiatowych jest 8 metrów, więc pozostaje 16 metrów. Więc tu nie ma wątpliwości, żeby to tam się nie zmieściło. To jest jedna sprawa. I tu wrócę właśnie w tym przypadku do tej sprawy ronda turbinowego. Nie widzę nic na przeszkodzie, żeby te dwa ronda strategiczne, czyli przy Derdowskiego i w Kosakowie, miały na wszystkich wlotach cztery pasy. To nie znaczy, że tam cała droga ma być czteropasmowa, ale te 50 metrów na dojazd i zjazd tego ronda, to jest tylko w dwóch przypadkach. Przy włączeniu się z Dębogórza, jak i właśnie na północ. Tam jeszcze można te 50 metrów, one do zabudowań nawet nie doszłyby, bo tam jest 70 metrów, można by tam cztery pasy zmieścić, bo to jest największy sens skrzyżowania ronda turbinowego, żeby ci, co w prawo skręcają, bezpośrednio od razu w prawo skręcali, a ci, co jadą dalej, to lewym pasem i nikt wtedy nie ma żadnej kolizji. I to powinno być wzięte pod uwagę przy rondzie Naderdowskiego, jak i w Kosakowie. I to są takie dwie... Aha, tu jeszcze dodam, że przy ulicy Wiązowej, jakkolwiek jest rozwiązanie całkiem prawidłowe, to nie wiem, czy to wychodzi poza mapę i dlatego nie widać, gdzie tam by miał być przystanek, który w tej chwili jest właśnie na wysokości zaraz wylotu z Wiązowej, a jednocześnie gdyby miało to rozwiązanie być tak jak teraz, to połączenie z Wiązowej, czy też z tej drogi z Pierwoszyna do Gdyńskiej, żeby skorzystać z obwodnicy, oczywiście jakby to nie był wariant czwarty, bo to zapomnieć o tym, to ja osobiście bym jeździł przez Pierwoszyno, bo by było 300 metrów bliżej. To nie ma wątpliwości, ale żeby przy włączaniu się do Gdyńskiej przewidzieć taki jakby azyl, pas środkowy
jadąc w lewo, żeby można było na dwa razy to skrzyżowanie zrobić, bo latem tylko miejscowi wiedzą, jak jest trudno i niebezpiecznie włączyć się do ruchu, jeżeli jest sznur samochodów i na rewę, i z rewy. A gdyby właśnie był ten pas taki, no z 50 tam może nie trzeba nawet tyle. Przykładem tutaj był taki pas, jaki Kwiatkowskiego teraz zamknięto oczywiście, jak od spółdzielni mieszkaniowej w lewo do góry się skręcało, to zrobiono taki właśnie na środku pas, gdzie można było się tam schować, przepuścić wtedy odpowiednio samochody i pojechać dalej. To są drobiazgi dosłownie i warto by je było przedstawić. Tak jak wspomniałem, oficjalnie te uwagi wszystkie będziemy składali i jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować, pogratulować za takie załatwianie sprawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie Henryku za ten komentarz. Na te uwagi trzystronicowe aż się z przerażeniem na to spojrzałem, ale poczekamy oczywiście aż oficjalnie wpłyną. Trochę też wrócę do tego skrzyżowania E, czyli tego przy ulicy Wiązowej. Myśmy kilkukrotnie na etapie tworzenia tych koncepcji konsultowaliśmy się z Zarządem Dróg Powiatowych i rozważaliśmy, czy w tym miejscu też nie zrobić dużego ronda. Natomiast tak po analizie, mając na uwadze, że jest duży ruch turystyczny do Rewy i z powrotem z Rewy, to chcieliśmy jednak ukierunkować ten ruch, bo przez rondo turyści mogliby pojechać na rondzie albo nową obwodnicą, albo przez stare Pierwoszyno. A tu przy takim układzie, wracając z Rewy, turyści pojadą od razu nową obwodnicą, czyli ominą całe Pierwoszyno w tym miejscu. I stąd jest pomysł na takie skrzyżowanie, a ewentualnie tak zwanego pasa wyłączenia, o którym pan mówił. Myślę, że to jest do rozważenia, ale to już naprawdę na etapie już jakby finalnej takiej dokumentacji. Dobrze. O to mi chodziło. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny jest pan Wojciech, tylko nie wiem, czy pan Wojciech jeszcze jest. Napisał, że już zadał pytanie. I o ile dobrze pamiętam, jeszcze zgłaszał się pan Marcin Buchna, żeby zadać pytanie. Także panie Marcinie, jeżeli pan jest, to zapraszamy. Znam użytkownika pana Marcina Buchny, bo tu pani Grażyna napisała, że pan Marcin Buchna by chciał zadać pytanie, ale nie znam loginu, na jakim jest zalogowany pan Marcin. No to właściwie dobre pytanie. A nie mamy tutaj nigdzie takiego pana Marcina. Czyli pani Grażyna chce. Dobrze, to pani Grażyno, to. Jest udokowany. Jest pani. Może pani spokojnie zabrać głos. Pani Grażyno, prosimy włączyć mikrofon, kamerkę. Pani Grażyno, czy nas słychać? Nie słychać pani Grażyny. Dobrze, szanowni państwo, czy ktoś jeszcze ewentualnie... A, jest pani Grażyna. O. Tak? Tak, witam pani Grażyno. Witam pana Marcina, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak i pana wójta, również tutaj projektantów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wójcie, moje jest pytanie następujące. Czy w ogóle istnieje możliwość odstąpienia od wszystkich projektów i przeprowadzenia konsultacji w tym temacie, żeby wybrać najbardziej optymalną drogę, która tak naprawdę rozwiąże problem wszystkim mieszkańcom, no może nie wszystkim, ale w większości tym miejscowościom, Mosty, Mechelinki, tutaj Dębogórze. My już kiedyś poruszaliśmy ten temat, że tego rodzaju rozwiązania, które państwo proponujecie, to 15-20 lat temu, wtedy kiedy ta obwodnica tak naprawdę powstawała, no to być może było to słuszne. Na dzień dzisiejszy wszystko się dynamicznie zmienia. Jak widzimy, tereny pod zabudowę kolejne są po prostu przeznaczane. Tutaj mam na myśli za kościołem pierwoszyńskim. Wszędzie są przeznaczone te tereny pod zabudowę. I tak naprawdę taka duża inwestycja, bo tak
znacznych, dużych pieniądzach, jest troszkę parą w gwizdek, ponieważ jest to przeniesienie problemu z jednego miejsca w drugie. Tutaj tylko część mieszkańców Pierwoszyna, bo tutaj tak naprawdę tranzyt być może zostanie przekierowany, ale tutaj proszę zwrócić uwagę, ten tranzyt będzie po prostu dalej obciążał miejscowość, przede wszystkim sołectwo Kosakowo, i to przecież nie o to chodzi, żeby jeden problem rozwiązać kosztem drugiego. Proszę też pamiętać, że Złote Piaski, wszystkie inne miejscowości, te tereny przyległe, ulica Rzemieślnicza, na dzień dzisiejszy już nie można przejechać z mostów w tamtym kierunku, no bo mamy taki ruch, co potwierdza tutaj to badanie, które pan projektant przedstawił, że na godzinę mamy w Kosakowie około 1600 pojazdów, a na rondzie, czy na skrzyżowaniu w miejscowości Pierwoszyno 1200. My jakiś czas temu rozmawialiśmy i proponowaliśmy tutaj panu wójtowi, żeby przeprowadzić takie konsultacje i żeby rozwiązać, czy zaproponować rozwiązanie, które tak naprawdę pogodzi wszystkie interesy. I tutaj tak naprawdę nie problemem są miejsca parkingowe w naszej gminie, tylko problemem jest dojazd z miejsca zamieszkania do pracy. To jest tak naprawdę największy problem każdego mieszkańca, w szczególności tutaj mostów Dębogórza czy Mechelinek, no bo wiemy po prostu, że wszystko korkuje się na ulicy Dardowskiego. I żeby nie popełniać błędu, takiego jak na ulicy Dardowskiego, niedawno inwestycja przeprowadzona, że w granicy tego zridu rozbierano ścieżkę rowerową za miliony, która była wcześniej wybudowana po to, żeby przeprowadzić instalację dewelopera, i później ją znowu odbudowywano, to żeby tych błędów nie popełniać, to trzeba byłoby teraz pomyśleć nad taką koncepcją docelową i poprowadzić drogę, gdzie obecnie będzie budowany, pan wójt tutaj co prawda pracuje tylko na pewnym fragmencie tego rozwiązania komunikacyjnego, ale warto byłoby pokazać całą gminę Kosakowo i pokazać po prostu jeszcze fragment czy miejsce, gdzie można przeprowadzić taką drogę docelową, żeby tranzyt wyprowadzić poza terenami zabudowanymi, czyli od ulicy Dardowskiego, gdzie będzie budowany nowy Orlen. Ten kawałek drogi będzie, wiem, że budowany przez inwestora, który tamtą inwestycję tak naprawdę rozpoczyna, do gimnazjum, a od gimnazjum poprowadzić ją w kierunku granicy Dębogórza i Kosakowa, poza terenami zabudowanymi, sprowadzając ją do OLPP w kierunku drogi wojewódzkiej numer 100. I to rozwiązanie tak naprawdę, myślę, że nie byłoby nic bardziej kosztowne, ale rozwiązałoby w bardzo dużym stopniu, przede wszystkim wyprowadziłoby tranzyt, ten, który jest tutaj, wiemy, największym uciążliwością dla całej gminy, w szczególności dla Pierwoszyna, tak, i tam dla Kosakowa, no bo wszystkie pojazdy, które tak naprawdę przejeżdżają przez gminę Kosakowo, to nie tylko te pojazdy ciężarowe, ale wszyscy mieszkańcy Mrzezina, Pucka, turyści, no tak jak pan wójt powiedział, oni skracają sobie drogę, no i gdyby była ta droga alternatywna wybudowana, no to na pewno zdecydowanie odciążyłoby to miejscowość Kosakowo, Pierwoszyno, te drogi stałyby się drogami lokalnymi, nie byłoby korków na ulicy Rzemieślniczej między mostami, odpoczęliby mieszkańcy, ci, którzy już tam mieszkają po prostu, no bo ten ruch tą ulicą numer 100 w kierunku Złotych Piasków i Pierwoszyna by znacznie się po prostu osłabił. I tak naprawdę byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, jednak tutaj do wójta bym apelował, do pana wójta, żeby te konsultacje przeprowadzić i jednak wybrać takie rozwiązanie, które na miarę obecnego, teraźniejszego czasu w miarę usprawni nam tą komunikację, żeby w miarę szybko przemieszczać się z miejsca zamieszkania do pracy i odwrotnie. I myślę, że to jest realne, tylko po prostu trzeba usiąść i po prostu porozmawiać i jednak przesunąć, bo jednak tu pan wójt sam stwierdził, że to jest też troszkę inwestycja odległa w czasie z racji środków i z racji po prostu, że też etapowo będzie wykonywana. No i rozważyć po prostu nad tym, usiąść i rozważyć tą opcję, o której tutaj proponujemy, chociażby z tego względu, że jeszcze to są tereny niezabudowane i przede wszystkim przebieg tej drogi byłby poza miejscowościami, bo tak naprawdę na granicy Dębogórza i Kosakowa, i myślę, że w ten czas te wszystkie drogi
lokalne mogłyby bezpośrednio do tej ulicy wewnętrznej, do tej obwodnicy po prostu się łączyć, schodzić. Myślę, że to nie jest teraz ten moment, ale apelowałbym jednak, żeby zatrzymać tego rodzaju rozwiązania. Kosakowo jest piękną miejscowością, nie ma potrzeby, żeby kolejną infrastrukturę po prostu obciążać. No i przede wszystkim tutaj, tak jak wspomniałem, mamy złe doświadczenia z ulicy Derdowskiego, bo też zamiast tych straconych pieniędzy na odbudowę ścieżki rowerowej mogliśmy wybudować drugi pas ruchu, który tak naprawdę zdecydowanie by ułatwił, bo wiemy wszyscy, że tam ten problem komunikacyjny, te korki się pojawiają. Oczywiście problemem jest jeszcze tam mostek, estakada, no ale mam nadzieję, że przy współpracy z Gdynią to się również też da rozwiązać. I warto byłoby też w momencie, kiedy teraz ten Orlen i ta nowa inwestycja na ulicy Derdowskiego powstaje, pomyśleć nad rozbudową drugiej nitki w kierunku Gdyni i właśnie tą drogę, którą tam wielokrotnie z panem wójtem rozmawialiśmy, zacząć ją analizować, po prostu przeprowadzić konsultacje co do docelowego rozwiązania komunikacyjnego gminy Kosakowo. Także ja rozumiem, że tutaj ileś pracy zostało włożone, ktoś nad tym się pochylił, ale to było, tak jak wspomniałem, dobre na czas, kiedy nie było planów, kiedy nie było tylu mieszkańców, a dziś jesteśmy trochę w innej sytuacji. Jednak mam jeszcze inne możliwości, żeby ten problem komunikacyjny rozwiązać, ale nie w taki sposób, jak państwo proponujecie. Także moja uwaga jest taka, żeby przysiąść do docelowego rozwiązania komunikacyjnego w gminie Kosakowo. Dziękuję. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za te spostrzeżenia. Postaram się tak pokrótce trochę do nich odnieść. To znaczy zawsze moglibyśmy zrobić w ten sposób, że tą obwodnicę podzielić, powiedzmy sobie, na takie trzy fragmenty. Pierwszy fragment, mosty, ulica Zielona, który niezależnie co byśmy planowali, to on i tak musi powstać, bo musi obsłużyć tamte tereny mieszkaniowe. Drugi wariant, czyli to jest Kosakowo między dwoma rondami, myślę, że ten wariant też musiałby powstać. Moglibyśmy najwyżej, powiedzmy sobie, odstępujemy od tego wariantu, który jest pośrodku, czyli między Kosakowem a mostami, tylko że wówczas pozostaje nam cały czas tranzyt przez Pierwoszyno. Czyli to jest jakby złe rozwiązanie, czyli uważam, że nad obwodnicą Pierwoszyna pracujemy już od dłuższego czasu, opracowaliśmy cztery warianty i musimy się, ja powiedziałem już na samym początku, zawsze jest wariant piąty, czyli po prostu pozostawiamy tak, jak to jest w tej chwili, tylko że według mnie to jest wariant po prostu najgorszy. Musimy się na jeden z tych po prostu czterech wariantów zdecydować. Natomiast odnosząc się do pana propozycji, Ta propozycja jest taka dosyć niefortunna. Zaczynając może od drogi tej tak zwanej 3KDZ, czyli przy budowanej stacji Orlenu i przy budowie Lidla, faktycznie inwestorzy zewnętrzni wykonają przebudowę skrzyżowania z Derdowskiego i pierwszy fragment drogi 3KDZ. Zgodnie z planem komunikacyjnym gminy Kosakowo ta droga dojedzie aż do Suchego Dworu i skrzyżuje się z ulicą Chmielna Paska. I rozumiem, że w tym miejscu moglibyśmy skręcić w ulicę Chmielną Paska i Chmielną Paska dojechać na wprost do planowanej, czy do ulicy Rumskiej. Pan wspominał niejednokrotnie, żeby zrobić to na pograniczu Kosakowa i Dębogórza. Ja powiem tak, ja wiem doskonale, że to jest podyktowane, że tak powiem, budowaną tam żwirownią, która nie ma obsługi komunikacyjnej na chwilę obecną i konieczne jest po prostu doprowadzenie tam drogi, żeby żwirownia mogła funkcjonować. Natomiast ten wariant w żaden sposób by nie poprawił komunikacji gminy Kosakowo. Dużo lepszy wariant to jest przedłużenie ulicy Chmielnej zgodnie z miejscowym planem do ulicy Rumskiej, czyli tak zwanej obwodnicy północnej Dębogórza. I to jest zgodnie z planem komunikacyjnym, zgodnie tak naprawdę ze studium i z planami miejscowymi, ten wariant faktycznie może pomóc. Ten wariant, o którym pan mówi, raczej trudny i karkołomny będzie do przeprowadzenia tak naprawdę drogę na styku, że tak powiem, wyrobiska górniczego. Ja wiem, że komunikacyjnie to dla żwirowni na pewno dużo by pomogło, ale dla mieszkańców raczej niewiele i myślę, że ten ruch tranzytowy tak czy tak by się spotkał tutaj w Kosakowie. Wariantem na pewno, który odciąży komunikacyjnie, jest sama budowa drogi 3KDZ, czyli drogi od Żeromskiego, od ulicy Derdowskiego do Suchego Dworu i dalej w przedłużeniu aż do Dębogórza wbudowania, dlatego że jeżeli kiedyś powstałaby droga czerwona, to w Dębogórzu w budowaniu jest przewidziany węzeł komunikacyjny i to kiedyś, ale tu mówię to naprawdę w dalekiej przyszłości, na pewno by było kolejną alternatywą komunikacyjną.
Natomiast no podkreślam, na chwilę obecną uważam, że ten wariant obwodnicy Pierwoszyna, on jest dużo bliżej realizacji i na któryś z tych wariantów po prostu musimy się zdecydować. Ja wiem, że żaden z wariantów nie jest w 100% szczęśliwy. Tutaj jeszcze tak trochę w nawiązaniu tego odpowiem, pani Joanna pytała, czy nie można poprowadzić tej drogi za polo poprzez tereny nieużytków. Ja powiem, że myśmy to analizowali. To znaczy tak, bezpośrednio za polo jest zaprojektowana linia kolejowa. Żeby poprowadzić z tej strony linii kolejowej, to musielibyśmy wyburzyć Polo Market, czyli dosyć duża ingerencja, że tak powiem, we własność, nazwijmy to prywatną, i w kwestie odszkodowawcze. A drugi wariant jest za linią kolejową i to jest ten wariant czwarty, który okala tak naprawdę linię kolejową, ale wchodzi tak naprawdę w gospodarstwa rolne w miejscowości Pierwoszyno. Jest wariantem już z wielu aspektów tak naprawdę najmniej korzystnym. I to wszystko. I rozumiem, że w tym momencie tak naprawdę wyczerpaliśmy chyba tą dyskusję. Panie wójcie, ja chciałbym się odnieść, o ile mogę. Pozwoli pan. Tak. Wie pan, chyba się nie zrozumieliśmy. Gdyby była taka możliwość przedstawienia koncepcji poprowadzenia tej drogi, to wtedy pan po prostu rozwiałby swoje wątpliwości i nie nawiązywałby pan do żwirowni. Bo całkiem w innym miejscu planowana po prostu przez nas była droga i nie do ulicy Paska, tylko po prostu zdecydowanie krócej, w kierunku granicy Kosakowo-Dębogórze, z dala od zabudowań, i to byłby najkrótszy odcinek w kierunku drogi wojewódzkiej numer 100. I tak naprawdę ta droga byłaby centralną drogą, ona od OLPP, od drogi wojewódzkiej numer 100, jadąc w kierunku Kosakowa, miałaby w lewo skręt do Orlena, w prawo miałaby na Paska i oczywiście jeszcze bardziej w prawo miałaby do tej nowej drogi planowanej na Rumie. Także proszę nie manipulować jakąś żwirownią, tylko pracować na tych materiałach, które kiedyś państwu przedstawialiśmy, nad kolejnym wariantem, i żeby mieszkańcy mieli możliwość też się wypowiedzenia na ten temat. Także tyle, co chciałbym tylko sprostować. Dziękuję. Dobrze, panie Marcinie, dziękuję. Ja mam taką propozycję. Proszę naszkicować nawet odręcznie taki wariant, złożyć do nas w urzędzie, na pewno się nad nim pochylimy i na pewno się do niego w jakiś sposób ustosunkujemy. Szanowni państwo, myślę, że chyba powoli będziemy kończyć. Konsultacje trwały no blisko 2,5 godziny. Chciałem wszystkim państwu tak naprawdę bardzo podziękować za cierpliwość i za każdy głos w dyskusji, i ten w wersji online, i w tej wersji na czacie. Tak jak już zapowiedziałem na początku, my w dniu jutrzejszym damy podsumowanie tych konsultacji i damy taki artykuł u nas na stronie gminy Kosakowo. Damy też termin, do którego chcielibyśmy, żeby państwo składali swoje uwagi i takie preferencje, który wariant uważacie państwo, że jest najbardziej według was najlepszy. I to chyba na chwilę obecną wszystko. Także dziękujemy bardzo serdecznie i pewnie do usłyszenia na jakichś kolejnych konsultacjach w podobnym temacie.